wojewódzki Kędzierski. Zapraszają Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki. Partnerem podcastu jest Buch, bezalkoholowy. Minęła 20. Witamy Was bardzo serdecznie w Onecie, podcast wojewódzki Kędzierski, a w naszym studio nasz wspaniały gość i mamy takie pytanie, które no, będzie pytaniem petadrą. Ale to może powiedz, że to jest Twoje pytanie, bo ja się pod takimi pytaniami. Ale najlepsze jest, zaraz didaskalia i to z gwiazdką wytłumaczymy Remigiuszowi, czy popularność utworu Miliony Monet Cię męczy? Trochę mnie męczy, bo jednak cały czas do tego wracamy. No nagrałem jeden kawałek i naprawdę. Ale wiesz co, Remig już może z naszym gościem, bo dzień ja przed wejściem powiedziałem, ja od tego zaczynam. A Kuba mówi, nie jestem pewny, czy ja o to już nie pytałem, więc ten animusz mi trochę się zmniejszył. Witamy cię bardzo serdecznie i pogadamy w tej balladzie o człowieku prawie przez 2 godziny o twoim życiu i twórczości. A ja bym zaczął szerzej. Parę dni temu wpadła mi w ręce, bo tak jak tutaj zaczynam dzień od intensywnej prasówki, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uważa Biblię za dzieło wszechczasów. A to mnie ciekawi, bo ja 2 razy przeczytałem to dzieło i czytamy tam o morderstwach, o zdradach, o dziwnej seksualności, o bluźnierstwie, o okrucieństwie, o czczeniu zwykłych czasami bałwanów. Wiem, że są kraje, Szwajcaria chyba była pierwszym takim krajem, gdzie zastanawiano się, czy Biblia nie powinna być dla dzieci dostępna od 16 roku życia ze względu na swój język, formę, no i nie ma co ukrywać treść dosyć podobną do kryminału. Zgadzasz się z taką opinią, że to jest dzieło wszechczasów? No trudno powiedzieć, czy dzieło wszechczasów, bo niestety nie czytałem 2 razy tak jak ty. Mm-hmm. Nie jestem po ani jednej lekturze takiej całościowej Biblii. No tyle, ile w kościele każdy Polak słyszał, no to wiadomo, że... Biblię znasz ze słyszenia? Tak, z audiobooka po prostu, kościelnego. Ale czy to jest dobry kryminał? No bo jest tam olbrzymia ilość wątków takich kazirodczych. No właśnie. Istotne jest to, co mówisz, bo trochę jest to dzieło, które powstawało na przestrzeni wielu pokoleń i tworzone było przez wielu autorów. I trochę jest tak, że te nasze standardy cały czas się zmieniają. I to widać nie tylko na przykładzie Biblii, ale jak na przykład weźmiesz jakieś baśnie, które na przykład mnie rodzice czytali w dzieciństwie, to ja nie wiem, czy dzisiaj przeczytałbym swoim dzieciom baśnie braci Grimm, gdzie jest rzeczywiście dużo takiego mroku. Tak, one są depresyjne. One są bardzo depresyjne. Ale jak weźmiesz starą baśń, to tam też z kolei jest taka wyuzdana, bym powiedział, ludyczna seksualność. Rytuały. No właśnie, o tym mówię, że na przestrzeni pokoleń bardzo nam się zmieniły standardy. Wydaje mi się, że przynajmniej jeśli chodzi o taką szeroko pojmowaną opinię publiczną i poprawność polityczną, poszliśmy w takim kierunku, że zaraz zaczniemy delegalizować Biblię właśnie, bo jest zbyt kontrowersyjna. Był taki czas, pewnie pamiętacie, że Kościół zakazywał własnoręcznego czytania Biblii, bo stwierdził, że trzeba ją interpretować. No tak, i coś w tym rzeczywiście było pod tym względem, że to było dobre modus operandi takiej organizacji, która stwarza takie ekskluzywne grono osób, które mają jako jedyne przepis na interpretację tego przedstawiania. Ale nie wyciągnę od ciebie, czy to jest dobrze z dreszczem napisana powieść sensacyjna. No nie, musiałbym przeczytać pod tym względem. A gdyby na przykład Remigiusz miał wybrać kilka postaci do swojego nowego kryminału i masz dostęp nie do swojej wyobraźni, tylko do tych postaci, które są w Biblii. To kogo bierzesz? Kogo biorę do... A to byłoby ciekawe, wiesz? Ale Chrystus to jest naturalny, musi się pojawić. No właśnie, chciałem powiedzieć, że Jezus to jest z urzędu, musi być, wiadomo. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jestem zbyt mało zaznajomiony z tą materią, aczkolwiek takie rzeczy pisarze robią. No, odwołujemy się do różnych szeroko pojętych mitologii. Na przykład Neil Gaiman chyba jest takim najbardziej znanym autorem, który sięgnął po amerykańskich bogów i tam cały panteon. On też zajmował się tą mitologią skandynawską. Od chrześcijaństwa trochę rzeczywiście się trzymamy z daleka, no bo to byłoby trochę ryzykowne, szczególnie w Polsce, bym zaczął pisać... Wiesz, jest taka książka amerykańskiego autora, tutaj się nie przygotowałem, ale to sobie niech każdy znajdzie, to się nazywa Rok biblijnego życia i on żyje przez rok zgodnie z zasadami Biblii. To się robi niezła farsa. Polecam. Rok biblijnego życia. Człowiek łącznie z tkaninami, bo to też jest kwestia, jak tka się tkaniny. Biblia
dotyczy każdego elementu naszego życia. No nie ma tam nic o programowaniu, ale to tylko dlatego... A może sobie pozwolić na ustępstwa typu przyrządy, które jeszcze wtedy nie istniały? No właśnie, no to polecam, bo finał tej książki jest zabawny. Mój drogi, czy jest jakaś osoba w Polsce znana ci i na świecie, bo o tym też porozmawiamy, o ekspansji Mroza na świat, czy jest jakaś książka znana ci, osoba znana ci, która przeczytała wszystkie twoje książki? Piotr Kędzierski. Nie, tutaj jest o 30 kilka plus minus. No dobrze, to do nadrobienia. Tak, jest dużo takich osób, wbrew pozorom, które są na bieżąco. I to są na bieżąco, słuchaj, nie tak, że wiesz, wpadły w ten świat rok czy dwa temu, ale że są ze mną od samego początku, czyli od 2013 roku. I to jest duże grono osób, które ja już kojarzę, no bo gdzieś tam się przewijają i w mediach społecznościowych i przyjeżdżają na spotkania autorskie. I które rzeczywiście na bieżąco od tamtej pory czytają książki. Ale to mówisz o spotkaniach autorskich. Gdy się czyta o tobie szerzej trochę, to bardzo często pojawia się termin literacki celebryta, ale z lekką dozą nonszalancji. Czy to jest dla ciebie obraźliwe czy neutralne? Dla mnie jest zupełnie neutralne, bo ja też wychodziłem z takiego założenia, jak zaczynałem pisać, że jeżeli chcę to robić, no powiedzmy w tak... Skutecznie. Tak, skutecznie i w takich rozmiarach, no to będę musiał się pogodzić z różnymi łatkami, które do mnie przylgną. Ja zresztą jak zaczynałem, to miałem już trochę książek napisanych, nie wchodziłem z jedną do wydawcy, tylko już z całym plikiem. Mhm. I to były książki w ogóle w różnych gatunkach, więc też miałem tą świadomość, że... to, co wydawca wybierze, bo wtedy to nie ode mnie zależało, co wydamy. Tak. Czyli ty przychodziłeś i pytałeś, co pan chce? Kryminał? Tak. Science fiction? Powieść erotyczna? Byłam bardzo dobre w 17 częściach. Jak taka baba z mięsem. Tak, jak baba z mięsem. Ale poczekaj. Nie, ale autentycznie tak było, że z tymi dwoma wydawcami, z którymi teraz współpracuję, czyli wydawnictwem poznańskim i wydawnictwem Filia, to do tych pierwszych przyszedłem z listą książek po prostu. Ale czy to nie jest... I powiedziałem, wybierajcie, co wydajemy. I oni powiedzieli, wydajemy Chyłkę. Że wtedy miałeś 12 lat. Nie, tak, ale to jest wbrew takiej romantycznej wizji tego zawodu. No tak. To wszystko przemyślałeś. Zrobiłeś produkt Remigiusza Mroza, jego prozę i poszedłeś z tym w świat. Nie, to znaczy są jakby dwie sfery tej działalności. Jedna sfera to jest ta, kiedy siedzisz przed laptopem i piszesz. I wtedy musi być całkowita, autentyczna wolność twórcza, tylko ty i historia, którą opowiadasz. I nic innego się nie liczy. I no to, że wspominasz o tym micie, no to... Chodzi o pewien rodzaj romantycznego etosu, tak. I tutaj rozumiem. Jest taki romantyczny etos, tylko... Myślę, właśnie... że Bukowski nie robił planu marketingowego. Nie, no słuchaj, ja też nie robię planów marketingowych, to po prostu było tak, że przyszedłem... Zresztą Bukowski był, pamiętasz, to kiedyś gadaliśmy z Remigiuszem, pisz po pijaku, redaguj na trzeźwo, to jest Bukowski. To jest specyficzny rodzaj autora, ta... Tak, ale wiesz, rzeczywiście jest tak, że musisz mieć absolutną, niczym nieograniczoną, kreatywną wolność w tworzeniu i nie myślisz wtedy o niczym innym, tylko o tym, co ten bohater powie, co zrobi, dlaczego to robi i gdzie cię historia prowadzi. Czyli to jest rodzaj transu, rozumiem. To jest absolutnie rodzaj transu. Ale no, bo była taka postać, o której mówi się, że był jednym z pierwszych pisarzy celebrytów, zresztą uwielbiam go i o nim czytać i jego czytać, mówię oczywiście o Trumanie Capote. No pisano o nim genialny klaun, on się bardzo cieszył. Uważano go za człowieka, który naprawdę na salonach literackich i nie tylko Nowego Jorku budował swoją aurę wielkiego artysty. No ty, no, my się ostatnio często widujemy w mediach. Czy to jest początek właśnie takiej twojej szerszej obecności? Podoba ci się medialna kariera? Nie, ja... takiego, wiesz, jak widzę Zygmunta Miłoszewskiego w programie Przez Atlantyk, to no się tak. Trochę dziwię. Ja też się trochę Zygmuntowi dziwiłem, aczkolwiek to jest jego pasja. Antykolikowski? Słuchanie, Antka. Okej, okay, no a ty? Jakoś ciężko mi sobie dzisiaj wyobrazić, nie wiem, jak tobie Piotruś Czesława Miłosza w Sanatorium Miłości. Ale widzisz... To prawda. No. Nie, w moim przypadku to jest tak, że ja od początku mam te swoje założenia wyjściowe. U ciebie jest cały czas plan. U mnie jest plan, ale... Człowiek z Excelem zamiast duszy. Tak, tylko ten plan dotyczy wszystkiego innego oprócz pisania, bo tak naprawdę w pisaniu, dla mnie pisanie musi się wiązać z całkowitą entropią. To znaczy tam nie potrafiłbym napisać książki, co do której wcześniej bym stworzył plan, no bo nie miałbym jej po co pisać, bo już wiem, co się wydarzy. Natomiast inne rzeczy, to nie jest tak, że ja planuję sobie, na przykład...
wspomniany przez ciebie Zygmunt rzeczywiście planuje swoją karierę. To znaczy on to robi w sposób przemyślany. Teraz pisze taką książkę, później taką, a w następnej kolejności inną, tylko bo buduje sam, swoją ale nie ukrywa, że jeszcze obecność. Parę lat temu pożyczał hajs od brata, bo go nie stać było na życie. No tak, ale to dobre parę lat. No ale jednak. I to jest przemyślana kariera. Natomiast w moim przypadku to jest tak, że ja działam na zasadzie impulsów. Tylko i wyłącznie. To wy, strasznie dużo impulsów. Tak, bo wy sobie tutaj wizualizujecie mnie jako kogoś, kto panuje Steve nad tym Jobs całym... literatury. Tak, no? A ja nad tym kompletnie nie panuję. Ja działam właśnie na zasadzie chwilowych impulsów i wydaję książki, znaczy w ogóle siadam do pisania książki, dlatego że jakaś historia nie daje mi spokoju. Na przykład byłem w stanie wydać, nie wiem, 3 kryminały i później horror, co było absolutnie marketingowym strzałem w stopę, bo nikt w Polsce nie sprzedaje horrorów, no ale ta historia po prostu się wtedy zrobiła. No dobrze, ale sam byłeś autorem takiej książki, bo krążą legendy na temat tego, co Vonnegut, prawda, czy Stephen King mówią, udzielają rad odnośnie pisania, prawda? Mhm. Sam napisałeś książkę o pisaniu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, żeby zrozumieć trochę ten proces. Tak, ale te rady Vonneguta, bo bardziej go cenię, Kurta Vonneguta, niż Stephena Kinga, typu znajdź temat. Miej odwagę ciąć tekst, pisz prosto, przygotuj się na więcej krytyki niż możesz znieść. To wszystko to jest tak naprawdę terapia dla niezdolnych ludzi, żeby pisali. Bo ja na przykład wiem, i to mogę powiedzieć dzisiaj każdemu, nie każdy może zrobić talk show. Znaczy, może zrobić każdy, ale nie każdy odniesie sukces. Nie masz takiego wrażenia, że udzielając takich rad ludziom, którzy chcą pisać i nie mają talentu, no, tworzycie grafomanów i dajecie iluzję bycia literatem? Trudno powiedzieć, no zależy oczywiście na kogo padnie, bo te rady, które Vonneguta, które przywołałeś, są też skuteczne wobec tych niegrafomanów. Tak naprawdę. Tutaj, no ale ile ich, Piotruś, ja według tych rad napisałbyś książkę? Nie patrzę tak na mnie. Nie, o czym? No znajdź temat. Masturbacja, tak czy nie? Znajdź temat. Masz jakiś temat? No właśnie powiedziałem. Miej odwagę go ciąć. Morderstwo. Dobra, koniec. Co? No ale wiesz, to równie dobrze mógłbyś zapytać, czy jak pisze kryminał i jest tam pokazany modus operandi jakiegoś sprawcy i to, jak on unika policji, czy to nie jest przepis na to, żeby tworzyć zabójców? To jest przepis na to, żeby zabójcom odpowiadać. Na pewno pamiętasz taką książkę 6 dni Kondora, film 3 dni Kondora. Mhm. Był dział CIA, który czytał kryminały po to, żeby analizować metodologię pracy morderców. Ale to mieliśmy przecież taki autentyczną historię. Tak, że człowiek opisał morderstwo, więc takie rzeczy się dzieje. Bo my dzisiaj chcemy udowodnić, że ty jesteś po prostu szkodliwy. To wam się może udać. Ale czy służby kiedyś się do ciebie zgłosiły? Żebyś konsultował im jakąś sprawę? Przecież z Pegasusem miałeś taką sytuację. Miałem taką sytuację. Byłeś profetyczny. No niestety tak. Pojawiło się tam chyba 2 lata wcześniej u mnie w książce. Politycy rzeczywiście przyznawali, że mają tego Pegasusa i później się okazało, że faktycznie go mamy w Polsce. Ale czy ty korespondowałeś ze skrzynką Dworczyka? Wiesz, jakbym korespondował, to bym się nie przyznał. No chyba, że wycieknie, bo jeszcze nie wszystko wyciekło. Nie wszystko wyciekło. Ostatnio odnośnie Roberta Mazurka wyciekło, czy wyrzucić manas z radia. Tak. Tak, wracając jeszcze do tej twórczości i do tych wszystkich osób, które przeczytały wszystkie twoje książki. Dzisiaj miałem kilka takich przemyśleń w drodze tutaj do studia. Wielka gra Stanisława Ryster. Ona zawsze rzucała okres działalności Remigiusz Mróz, tam 2010-2022. I zastanawiam się, jakie mogłoby być pytanie na główną nagrodę? Najtrudniejsze pytanie a propos twojej własnej twórczości. Ja mam. Jak się nazywa dziewczyna? Jak ma na imię dziewczyna Remigiusza Mroza? To byłoby dobre. Chyba kategoria twórczość, czy życie i twórczość. No, ale to jest dobre pytanie, no. Jakie to miałoby być pytanie takie? Takie dla eksperta trudne, na które odpowiedź znasz tylko ty. I ewentualnie pani Kasia. O co chodzi w piosence Złoto? Oj, trudno by było. Znaczy, jest dużo w ogóle takich rzeczy, bo musimy zacząć od tego, że ja mam trochę tych powieści niewydanych, więc tak naprawdę 15... Jak to z jego ust brzmi. To jest po prostu handlarz. Czy rozumiem, że ty masz gdzieś w komputerze kilkanaście książek do przodu? Tak, mam kilkanaście książek skończonych, ale one nie są do przodu, one są trochę do tyłu. Nie chcę tego słuchać. One są do tyłu pod tym względem, że pisałem je w latach 2012-2014, więc jak dzisiej do nich zaglądam... To są dwa lata. Ograniczmy się do tych wydanych, wiesz? Jednak książek z tym pytaniem. Do tych wydanych? No to pewnie byłoby jakieś pytanie dotyczące tego, jak hipotetycznie mogły się nazywać, nie wiem, jakie inne nazwisko miała Chyłka pierwotnie. Za bańkę? Coś... Za 1 000 000 złotych? Takie pytanie? Na imię miała mieć chyba Alicja.
No początku. Bo ja czytałem, jestem przygotowany. Dobrze. Nie wiem, czy czytałeś genialną, sam tytuł już o tym świadczył. Miłość, wódka, polityka, to była biografia Władysława Broniewskiego. No bo to nie czytałeś, no, bo bardziej może mojego pokolenia guru. Tam jest opisany taki moment, kiedy autor Broniewski po wojnie czytał swoje wiersze w Warszawie w jednym z Empików. Tłum był w sali i na zewnątrz, jak na koncercie rockowym. Emocje jak na koncercie rockowym. Dzisiaj nie do pomyślenia. Miałeś takie spotkania, bo mnie trochę jest żal, że dzisiaj literatura, poezja nie budzą takich emocji. No, a jak nie budzą, jak budzą? No, za parę dni, nie wiem, czy nawet... No, za parę dni jest spotkanie z Olgą Tokarczuk, która wydaje chyba 1 czerwca swoją nową powieść pod tytułem Empuzjon? Empuzjon, tak. I wiem, że jest w hali stulecia we Wrocławiu gigantyczne spotkanie. No, oczywiście. Ale pytam ciebie, miałeś takie spotkania? No, pewnie. Że byłeś takim guru, byłeś takim ojcem baszaborą na Narodowym? Nie, do tej roli jeszcze aspiruję, ale były takie, było mnóstwo takich spotkań. No to... Ile było osób na Słuchaj, ale no nie wiem, no, a byłeś na targach książki? Byłem, jako autor. No właśnie, no to sam widziałeś, jakie tam są tłumy. No mnie były tłumy. No i to są ludzie, którzy rzeczywiście idziesz i oni krzyczą, piszczą i to są emocje naprawdę takie. Są takie, ale co piszczą? Remik? Mroziu. Czy kiedy 16 chyłka? Co piszczą? No różne rzeczy. I jedno i drugie, bo to są dwa aspekty tej działalności, o których mówisz. Rzeczywiście jest tak, że jedni koncentrują się na książkach, inni na autorze. Inni jakoś to starają się wyważyć, więc różne, ale rzeczywiście są takie emocje, jak na koncercie rockowym, że idziesz przez tę halę targową i ludzie krzyczą i łapią cię i chcą jakiś kontakt znaleźć. Bo tak przy mojej olbrzymiej sympatii do ciebie, którą znasz, nie wyglądasz jak gwiazda rocka. No raczej, że... Kto wie, co jest pod tym garniturkiem? Myślisz, że tam jest taki duży S? Matka! Super S. Ale słuchaj, bo ja tak znowu dzisiaj w ten samochód, zresztą z Kubą jechaliśmy, zatrzymaliśmy się na stacji, kupił mi hot doga. Na stacji Circle K. Oczywiście. I zastanawiałem się, bo jest festiwal szekspirowski w Trójmieście, poświęcony tylko Szekspirowi. Czy ktoś wpadł w ogóle na pomysł, żeby zrobić taki Comic Con z tobą? Taki twój uniwersum Mroza plus takie łamane przez Comic Con tylko i wyłącznie twoja twórczość. Ktoś ma już takie zakusy po tego materiału? Jak sam powiedziałeś, no jest materiał. To musiałby być tydzień z Mrozem. Rok mrozowski. Rok mrozowski, a nie, to Sejm musiałby uchwalić. To jeszcze przed nami jest. Chociaż jak mieliśmy rok szopenowski, to tylko po przejściach dla pasów mogliśmy się zorientować, bo były komponowane jak klawisze. Tak, niewiele było. No, także nie do końca to zawsze się zdaje egzamin. Nie, no masz rację, można by Comic-Con zrobić, bo są i książki, i seriale do zagospodarowania, więc rzeczywiście. No plany takie się pojawiają od kilku lat rzeczywiście w ramach mojego fanklubu, żeby zorganizować taki jeden ogromny jakiś zjazd fanów. Ile osób należy? Bo ostatnio czytałem, że Lidia Kopania rozwiązała swój fanklub, 136 osób poszło w świat. No to tu jest trochę... I to jeszcze więcej. Założyciel chyba tego fanklubu się obraził. A ile u ciebie jest osób, mniej więcej? O, musiałbym posprawdzać, ale no myślę, że tak kilkadziesiąt tysięcy osób na pewno. Czyli to jest naprawdę hala stulecia. Tak, to jest naprawdę duża grupa ludzi. No dobrze, bo my chcemy, jak zauważyłeś, i chyba tego będziemy się trzymać, nie tylko dlatego, że nie przeczytaliśmy wszystkiego, chcemy trochę poboczy literatury z tobą podotykać. Z tego, co pamiętam, a miałem gruntowne humanistyczne wykształcenie, pierwsze zdanie napisane, zapisane w języku polskim brzmiało: ty poczywaj, a ja pobruszę. To pewnie pamiętacie. Tak. Chodzi oczywiście o zboże, o żniwa. Jak twoim zdaniem, jeżeli dzisiaj byś uruchomił wyobraźnię, mogło brzmieć pierwsze zdanie napisane przez Remigiusza Mroza, literackie. Robiłeś kiedyś taki małą podróż w czasie? Mógłbyś to otworzyć? No trudno byłoby, chociaż w ogóle pierwsze zdania są dla mnie absolutnie istotne, bo od tego u mnie się zaczyna cała opowieść, no nie tylko u mnie, no to jest cecha nie tylko pisarzy gatunkowych, ale tych też parających się literaturą wysoką, jak Myśliwski. Bardzo wiele, no Myśliwski ten od kamień na kamieniu, dodaję. Między innymi tak. I on też, jemu pierwsze zdanie tak naprawdę ustawia całą książkę. No wiesz, słynne pierwsze zdanie Marka Chłaski w mojej chyba jednej z piątki moich ulubionych książek, czyli Pięknych dwudziestoletnich, brzmiało: sznurowadełka, paseczek, krawacik. I bo wiadomo od razu, nie? Że masz ten taki lekko żulerski sposób opowiadania.
No i tak, i rzeczywiście tak jest, że pierwsze zdanie jest trochę przywitaniem z czytelnikiem, ale też jest twoim przywitaniem z tą historią, którą tworzysz. I to od niego się wszystko zaczyna. Ja na przykład czasem miewam takie sytuacje, że siadam do pisania książki i znam tylko pierwsze zdanie. Znaczy nie wiem kompletnie nic więcej. Ale czy komponujesz, bo na przykład w, nie wiem, czy wasze pokolenie zaczytywało się w paragrafie 22 Halera. Tam jest genialne pierwsze zdanie, bardzo przewrotne. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. I ktoś, kto czyta, myśli, zakochał się. A to chodzi o miłość do kapelana. Mhm. Rozumiesz? Platoniczna, męska. Pamiętasz jakieś swoje pierwsze zdania, takie, które naprawdę były wielkim takim otwarciem powieści? Takie najważniejsze. Nie wiem, czy mam takie wielkie otwarcia powieści. Mhm. Może dalej aspiruję do tego, żeby kiedyś je mieć, bo też na tym polega pisanie, żeby cały czas sobie podnosić tę poprzeczkę i szukać tego... Nie wiem, tej idealnej powieści, którą ale napiszesz, bardzo, najlepszy, jako, tego najlepszego pierwszego zdania. Ale jako czytający, wiesz, jak pamiętam, kiedyś sobie przypominałem pierwsze zdanie Idioty Dostojewskiego, czy pierwsze zdanie Lotu nad kukułczym gniazdem, to są zwykle bardzo technicznie otwierające rzeczy. Mhm. Padał śnieg. Tak, dokładnie, żebyś wiedział. Tak, bo czasem, czasem takie się sprawdzają. Lot nad kukułczym gniazdem zaczyna się mniej więcej od zdania pod tytułem budził się, szpital ale, budził się ze snu. No, ale poczekajcie, bo tutaj to jest ciekawe. Gadamy o tym pierwszym zdaniu, ale równie ważne, w przypadku Remigiusza, który tworzy seriami te książki, jest bardzo ważne to ostatnie. Jak kończysz, no, no bo jak napiszesz umarła i kropka, no to ta chyłka już sobie nie... No tak, rzeczywiście tak poradzi. Jest. Ja mam taką fiksację na tych pierwszych zdaniach zawsze, natomiast moja redaktorka mi często przypomina, no dobra, ale zafiksuj się tak też na tym ostatnim zdaniu. No dobrze, a co byś powiedział, ja sobie wynotowałem takie pierwsze zdanie. Postaram się je przeczytać. Dzisiaj okazało się, jak szczęśliwe dla mnie przeznaczenie wyznaczyło Braunau nad Innen na miejsce moich narodzin. To jest dobre pierwsze zdanie? Otwiera romans, twoim zdaniem, powieść, kryminał? Nie wiem, trudno powiedzieć. No, niewiele mi mówi tak naprawdę. Ale fajne? Ale czuć, że coś jest na rzeczy. Ale że to będzie fajna historia? Że, bo moim zdaniem ono jest lekko romantyczne. Tak? No jest, takie lekko... Widzę, za granicą. Zalatujące trochę. Nad Niemnem literaturą trochę. Minioną. No. No i tak, no, przywołuje jakąś nostalgię. Nawet. Ale czy autorka jawi ci się jako osoba ciekawa, twórcza, kreatywna, czy raczej... Czy to jest zdanie grafomana? Bo jestem ciekaw. Skoro pytasz, to pewnie wyjdzie, że to jest Blanka Lipińska albo ktoś w tym rodzaju. Ale nie, uważam, że jest okej to zdanie. To jest pierwsze zdanie Mein Kampf. Oj. No to nie Blanka. Ale dowalił. Moje ulubione pierwsze zdanie to jest jednego, nie pamiętam, opowiadania Sławomira Mrożka. Po zawiedzionej miłości kupiłem sobie psa. I już wiadomo, że to będzie. No ale Mrożek to miał wybitny talent. Tak, tak. Słuchaj, ale bo wracając do tego Szekspira, który był posądzany o to, że tam było kilku tych Szekspirów i to, że była grupa kreatywna, która po prostu miała taki pseudonim. W twoim wypadku wiemy, że to jesteś ty, ale też wymyśliłeś sobie alter ego pewne, które doprowadziło do wściekłości podobno mieszkańców Wyspowczych. Do większej wściekłości doprowadziło tutaj kolegów po fachu, szczerze mówiąc, niż mieszkańców Wyspowczych. No bo tak, bo pojawił się drugi, który zagospodarowuje ten rynek. Tak, tak. No od tamtej pory się zaczęły właściwie chyba takie moje problemy. A nie, może to było trochę wcześniej. Ale czemu? Ja uważam, że to jest świetny żart. To był jak Borat w Kazachstanie, no. No tak. Ale reakcja była adekwatna do Borata w Stanach Zjednoczonych. Z tym, że jeśli chodzi o Wyspy Owcze, no to ja zakładałem po prostu, że ujdzie mi to płazem pod tym względem, że nikt z tych Farerów się nie zorientuje, że taka akcja ma miejsce, no bo oni nie czytają po polsku, więc ale nie mają jej sprawdzić. Jedna rodzina podobno z tym właśnie nazwiskiem i nie było nikogo. Nie. Tam była taka sytuacja, słuchaj, że tam po prostu najliczniejszą grupą etniczną spoza Wyspowczych, oczywiście są nasi, no pomijając Duńczyków, no bo to są bardzo blisko z Koligaceni, ale właśnie jest Polonia, tam dosyć aktywna, no i jak oni zobaczyli, że tu jest jakiś człowiek Overlock Masbo z polskimi korzeniami, który pisze książki, nikt go nie zna, co tu się dzieje w ogóle, byli zaciekawieni na początku i zaczęli to sprawdzać. Jak się okazało, że facet nie istnieje, i że to jest jakiś pisarz z Polski, no to było wielkie oburzenie ze względu na to, że nikt z nimi nie skonsultował tego, co jest w tych książkach. A to jak ja, załóżmy, będę literatem, to mam się pytać Niemców, czy mogę o nich pisać? Nie, właśnie Niemców nie musisz pytać, bo oni i tak nie przeczytają po polsku. Musisz pytać Polonii niemieckiej, czy wszystko jest okej. Czy się nie wychyliłeś za bardzo? A propos trudnych przygranicznych terenów. Urodziłeś się w Opolu. Tak. Nigdy nie myślałeś, to jest serio pytanie, żeby jednak... śpiewać, a nie pisać? Nie, nawet mi to... Chociaż nie, ty czekaj.
jakoś w gimnazjum mój kumpel założył taki zespół rockowy i rzeczywiście mnie namawiali, żebym został wokalistą, więc przeszło mi to przez myśl. Ale dlatego, że miałeś tak drapieżny imidż, czy dlatego, że miałeś skłonności, czy tak jak w tamtych czasach zakładało się zespół, bo się po prostu chciało? No, myślę, że to było na zasadzie takiej kumplowskiej i słuchania podobnych kapel. A jak się miał zespół nazywać? Bo nie pamiętam. Mrozy. Celtic Frost. Bo ty się bałeś chodzić do szkoły podstawowej, bo dzieci, z tego co pamiętam, Piotruś pewnie też taki był, my nie lubiliśmy prymusów. No, ale ja nie byłem prymusem, więc spokojnie mogłem chodzić. Nie byłeś prymusem? A gdzie? Ja byłem na zupełnie przeciwnym biegunie. Wierzysz? Popatrz. Nie wierzę mu. Prawda? Trudno jest to wierzyć, ale tak było. Ale co to znaczy? To znaczy sama podstawówka, no to tam nie ma jakichś może wielkich podziałów i dużego zróżnicowania między tymi, którzy się uczą super, a tymi, którzy się uczą tam fatalnie. Ale miałeś jakiś taki... Natomiast później w gimnazjum już bywało tak, bywało, ale że... Ale co, no to daj najgorszy, najbardziej skrajny przykład jakiegoś twojego gangsterskiego młodzieżowego. A, gangsterskiego, myślałem, że mówisz o muzyce. Nie. A jeśli chodzi o gangsterski wymiar, to rzeczywiście, no różne sytuacje. Rzuciłeś kredą w kolegę. Nie no, powiedz, chcemy krwi. No. Chcecie krwi. No nie, no miałem trochę, szczególnie w gimnazjum miałem taki talent, w liceum już trochę mniej, ale w gimnazjum miałem taki talent do wikłania się w takie różne nieciekawe sytuacje. Czasem sprokurowane po prostu zwykłą młodzieńczą głupotą, zdemolowaniem czegoś. Ty chciałbyś, żebyśmy my czytali Mrozę i ty mówisz, no to była taka sytuacja, ale o niej nie wspomnę. My chcemy konkrety. Dobrze, dawaj. Mamy 3 minuty do przerwy. Dobrze. No, na przykład była taka sytuacja, że z kumplami poszliśmy na takie pewne osiedle w Opolu i demolowaliśmy tam klatki schodowe. Super. Super. A jak się demoluje klatkę schodową? W sensie wyrywania skrzynek? Rozwalasz tam wszystko, co się da, jak masz jakieś młotki albo inne rzeczy. I tam była taka druga ekipa. Konkurencyjna. Doroty Szelogowskiej. No. Z którą weszliśmy w mały konflikt. Zresztą to chyba z tego w ogóle wynikało. Problem polegał na tym, że ta druga ekipa, jak się dowiedziała, co my czynimy, to skrzyknęła chłopaków innych, starszych i takich noszących szaliki Odry. Lokalnego zespołu. I oni po prostu czekali na nas taką chmarą na dole, jak już skończyliśmy tą swoją demolkę. No i wpadliśmy prosto w tę chmarę. A pamiętasz nazwę tego osiedla? Chodzi mi o roszczenia ewentualnie. No nie, niestety nie pamiętam. Niemieckie. Ale czy to było tak, że wtedy też się sprejowało jakieś hasła literackie? A co na przykład, bo mnie ciekawi zawsze słowo w twojej biografii, co pisałeś? Jeszcze tu wrócę, tu byłem, Remik, Chyłka pozdrawia. Albo przez samo H. No, albo właśnie Chyłka, Chyłkiem to zrobię. No, pamiętasz? Hasełek nie wypisywałem, bardziej ze znajomymi bawiliśmy się w tagowanie po prostu, czyli zaznaczanie swojej obecności, no więc ja tagowałem oczywiście Remo. Remo. No, tak jest. Tak Remo, to słuchajcie, to robimy teraz przerwę, zaraz wracamy. Mam takie bardzo dobre pytanie otwierające. Przypomnijmy, naszym gościem jest Remo. Remo z Opola. Remo z Opola ma Instagram, możecie obserwować zarówno Remo, jak i nasz Instagram wojewódzki. A co, chcesz zacząć od powieści Super Świniak? Zaraz. Paliwo do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. Wojewódzki Kędzierski, kolejna odsłona naszego spotkania z Remigiuszem Mrozem. Panie szanowny, mam takie pytanie. Ile procent Mroza tak naprawdę dociera do odbiorców i do twoich rozmówców i do przyjaciół? Ile jest schowane w środku, do którego nie ma dostępu nikt? Ja otwierając pudelka nie znajdę tych informacji. Bo wydaje mi się, że ty przez swój uniform i przez swoje podejście, tę całą narrację, nie dopuszczasz nikogo blisko. Mało tego, jeszcze dzisiaj uwypuklona jest ta sytuacja, no możecie to zobaczyć. My wyglądamy, jakbyśmy byli z podstawówki i przyszedł pan nauczyciel. Tak, to jeszcze prawda? Zaraz nas odpyta. Tak. No. Tak, no. Pamiętasz długie pytanie Piotra? Tak, pamiętam. Muszę powiedzieć, że masz 100% racji, rzeczywiście tak jest. I to też ubiór jest elementem właśnie tego, żeby nie zapominać o tym trochę, żeby nie pokazywać całego siebie. Żeby, tak jak ciemne okulary na kacu trochę? Tak, trochę tak. To musiał być permanentny kac, ale może tak jest. Czyli ty jesteś trochę literackim Batmanem. Wracasz do domu, jesteś inną postacią. Bruce Wayne. Z całą pewnością, tak. No, pytałeś, jak to procentowo by się rozłożyło. Przypuszczam, że widać nie więcej niż 20%.
No właśnie. To... Ale za to w książkach widzisz 100%. Tak naprawdę, jeżeli chcesz ale zobaczyć... Ale w książce nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ale nie, jeżeli ja mówię o autorze. Jeżeli chcesz zobaczyć prawdziwego autora, to przeczytaj jego książkę i wtedy między wersami masz jego prawdziwą twarz. I to taką, której nie zobaczysz normalnie. Myślisz, że Brzechwa naprawdę pokazał nam siebie w Akademii Pana Kleksa? Wielką lokomotywę? Może nie zawsze się to sprawdza. Ale, no trochę, ale słuchajcie, trochę jest tak, że dla mnie to wszystko jest na zasadzie balansu i równowagi. To znaczy pisanie ale skąd jest cholernie... potrzeba ukrywania się? No właśnie do tego dążę. Z tego, że pisanie jest taką działalnością ekshibicjonistyczną. Mm-hmm. To znaczy wypruwasz swoje flaki przy tym, wyciągasz wszystko z jakichś najgłębszych odmętów swojej duszy i przelewasz to na papier. Oczywiście sytuacje są fikcyjne, bohaterowie są fikcyjni, ale... To, co jest pomiędzy, no to jest właśnie to, czego normalnie nie zobaczysz i nie dostaniesz. Jak ja na przykład czytam książki pisarzy, których znam, wiem też, że jak oni czytają moje książki, to oni tak dużo widzą, czy w ogóle nie tylko inni pisarze czy pisarki, ale osoby to są już branżowe, się... wiesz, to są branżowe myki. Nam raczej chodzi o to, myślę, że Piotrkowi o to chodzi, ile tam jest prawdy o tobie, ile jest tam konfabulacji o tobie, ile jest, na ile to jest twój dziennik sekretny, przepojony rumem, a do jakiego stopnia jest to blef. To wszystko. No w książkach na pewno wszystko jest autentyczne, natomiast za to, co w wywiadach, nie biorę odpowiedzialności, ale wiesz, bo to trochę tak działa właśnie. Przeszło mi przez głowę, że to nie musi przed nami siedzieć Remigiusz Mróz, tylko on gdzieś tam jest właśnie w Opolu i wysyła ciebie po prostu jako swojego reprezentanta. No, tak by było najwygodniej, słuchaj. No, takie Daft Punk. Zresztą takie teorie też krążą, że jestem tylko twarzą, która chodzi i się pokazuje w mediach. No dobrze, ale to sięgnijmy głębiej, bo mnie cały czas ciekawią początki. A dostałeś kiedyś jakąś rafinowaną uwagę w dzienniczku, nie wiem, typu Remik bije kolegę po dzwonku. Albo, nie wiem, Remik nie wiesza się w szatni. Bo... Pali w kiblu. Mhm. O, mnóstwo takich było, a z paleniem to już w ogóle, bo ja byłem takim naczelnym palaczem w ogóle w całej szkole. No. Jak ktoś myślał o jakiejś osobie palącej, no to zawsze ja przychodziłem na myśl, bo po prostu... Czyli nauczyciele do ciebie przychodzili po szlugi. Po szlugi, tak. Ale co ci napisali? Bo to też często zwraca uwagę na talent, znaczy no, szukam tego zaczynu twojego literackiego myślenia. Pamiętasz jakąś taką uwagę? Ja miałem dosyć dużo konfliktów z nauczycielami, bo lubiłem z nimi dyskutować, szczególnie z moimi polonistkami, więc to one właśnie najwięcej na pewno tych uwag czyniły pod moim adresem. Mm-hmm. Szczególnie w gimnazjum i w liceum, bo tam miałem polonistki, które no, podkreślały tą wielką wagę Mickiewicza, Sienkiewicza i innych wierszów polskich. Natomiast no, mnie na przykład fascynował Gombrowicz i to był kierunek, który... Polska szkoła zawsze była na bakier z Gombrowiczem, mam takie wrażenie. Ale wiecie, że polska szkoła nie potrafiła wytłumaczyć, o co chodzi Gombrowiczowi. Tylko ja wszyscy mówią o przyprawianiu gęby, to jest jedyna rzecz, którą się u nas pamięta. To prawda, no, przyprawianie gęby, upupienie i to jest wszystko. No dobrze, ale co ale ci, to i tak, co ci ale, ale to i tak jest dużo, że Ferdy Durkę jest, nie wiem, czy dalej jest w kanonie, ale że było przynajmniej. Oj, przy tym ministrze, chyba jest zagrożone. Oj, to ja bym tak, już Giertych strzelał. Bo to jednak jest książka krytykująca no, sam rdzeń systemu edukacyjnego, więc... A biorąc pod uwagę, co ci pisali do dzienniczka? Na pewno było, że zaczepia koleżanki. Proszę, ale 100%. Jak się zaczepia koleżanki, mój drogi? Czytałeś mój ostatni wpis na klatce schodowej? Widziałeś zbitą szybę? Jak się zaczepiało w twoim wieku? A ja wiem, no, się jakoś zaczepiał w podstawówce, to pewnie były jakieś takie niewinne rzeczy. Za włosy pociągnąłeś? No tak, no, a później to już takich rzeczy się nie wpisywało. W czy to prawda, że ty w trzeciej klasie podstawówki napisałeś tą powieść Super Świniak? Tak, no chociaż powieść to zastosowałeś tu pewną hiperbolę, bo to ja? Na powieść ale co, to ja było, czekam to na to Super Świnie 2. A to było coś z Avengers? To były jakieś takie supermoce? Czy to bardziej orwellowski klimat? To był chyba coś pomiędzy, bo to miało rzeczywiście, te zwierzęta miały supermoce. To jest w ogóle jedyna książka, której cholera nie mam. Bo rzeczywiście jest bo tak, że... pisałeś mam, odręcznie? Pisałem w PowerPoincie i pisałem wtedy dwie książki w podstawówce. Właśnie tę Super Świniak i drugą to były dzienniki międzygwiezdne. I tę drugą książkę mam do dzisiaj. Czekaj. A Super Świniak gdzie jest? Dzienniki Super międzygwiezdne. To lekko pachnie dziennikami gwiazdowymi Lema. No tak. Z Wielkiego Mistrza. Ale poczekaj, on nami tak manipuluje, że zaraz może się ukazać Super Świnia. Ale poczekaj, i o czym to było? Skąd w ogóle... Bo, zaczyn. My dzisiaj chcemy dojść do tego. No dlaczego tak. Usiadłeś, pomyślałeś,
w tym jestem dobry. Tak. Czy ktoś ci powiedział, nie wiem, nauczyciel polskiego, którego dzisiaj należałoby wymienić, albo nauczycielka, Remik, bo mnie bardzo często chwalono za pisanie. Tylko ja nie zostałem pisarzem, bo nie umiem tego robić. Natomiast zawsze miałem wyobraźnię. Jestem ciekaw, kiedy ktoś ci zwrócił uwagę, zapalił tą małą lampkę nad słowem, nad kompozycją, nad techniką, nad rytmem. U mnie to było w drugą stronę, bo to ja powiedziałem mojej nauczycielce, że napisałem książkę właśnie w trzeciej klasie podstawówki. Mm-hmm. Jedyne, co pamiętam, to jej mina wtedy. Takie pomieszanie niepewności, przerażenia i takiego zaciekawienia. To gówniarz, trzecia klasa podstawówki, mówi mi, że książkę napisał. Mm-hmm. No ale pamiętam, że zachęcała mnie do tego, żeby to dalej pociągnąć. A natomiast ten zaczyn, no to jest coś, nad czym nie tylko ja się zastanawiam, ale każda osoba pisząca. Od czego to się, kurwa, zaczęło i skąd to się wzięło? Czego? Jezus Maria, to nie mróz! No, oni przysłali. No, od czego to się zaczęło? No właśnie, od czego to się zaczęło? No. I ja dochodzę do wniosku, że to wszystko ma jakieś korzenie nie tylko u mnie, ale w ogóle u osób opowiadających historię gdzieś. Ale co, dziadek opowiadał, rodzice? No tak, tak, właśnie na tej zasadzie to działa. Czy teraz, czy 1000 lat temu, czy 2000 nie, lat nie, temu. Nie, ale to zejdźmy, może w twojej rodzinie doszło do jakiejś zbrodni? Otóż nie. A może jako dziecko byłeś świadkiem jakiegoś działania przestępczego, występku, napadu, albo zwykłej kradzieży. Albo sam popełniłeś. Na cmentarz się wychowywałeś. Nie, nie, rzadko w ogóle tak bywa, żeby pisarze mieli takie pokręcone w dzieciństwie jakieś traumatyczne przeżycia, które później rzutują na nich. Mhm. Bo to chyba nie jest robota dla takich ludzi. Natomiast u mnie na pewno wszystko się zaczęło od takich pierwszych momentów styczności z książką. To znaczy, to było tak, że moja mama, wtedy samotnie mnie wychowująca, po prostu co noc przed snem mi czytała książkę. I w pewnym momencie było tak, że absolutnie nie potrafiłem zasnąć bez tego. Ale czytacie Edgara Allana Poe, Opowieści niesamowite? Nie, czytałem różne rzeczy. No, do dzisiaj mam te wszystkie książki, które mi wtedy czytała, więc jak widzę teraz te okładki, to wystarczy rzut oka, i przenoszę się właśnie w ten zupełnie. Pamiętam te emocje, pamiętam tę immersję w tym innym świecie i właśnie te odczucia są kluczowe, wydaje mi się. To jest ten zaczyn. Możemy powiedzieć, jak twoja mama na imię? Irena. I żyje jeszcze, rozumiem. Tak jest. Pani Ireno, w imieniu Polskiego Rynku Czytelniczego przepraszamy za syna. Czyli mama, można powiedzieć, że najpiękniejszym tutaj twórcą literackiej przyszłości była mama. Tak, 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 absolutnie. To była osoba, która zaszczepiła we mnie tę miłość do czytania. Mm-hmm. No i fakt, że to się zaczęło tak szybko, sprawił właśnie, że ja to trochę tak przyjąłem w sposób naturalny, organiczny. Że to jest, ja kojarzę książki jako coś, co mi towarzyszy od zawsze. Mm-hmm. I tak do dzisiaj, po 30 paru latach, dalej nie potrafię zasnąć bez czytania książki. Ale nie czytała ci mama na przykład tego pasusu w jednym z opowiadań Głowackiego, że jak pisanie idzie szybko i lekko, to należy przestać, bo się wchodzi w grafomanię, że pisanie musi męczyć. Tak, tak, ja to znam. No. Znam to. Z autopsji. Trochę z autopsji. To znaczy, no, to ma dwa wymiary, bo ja często w wywiadach mówię, że uwielbiam pisać i że to jest najprzyjemniejsza rzecz, jaką można robić. I rzeczywiście tak jest. Mhm. Znaczy, nie ma dla mnie lepszej rozrywki. Ale to nie znaczy, że to jest przyjemne. Ja wiem, że to jest sprzeczność, ale trochę tak jest, że jak siadasz do pisania... Ale boli cię, tak jak mówił głowa? Tak, bo to jest jednocześnie najtrudniejsza rzecz, jaką robisz, ale i najłatwiejsza rzecz, jaką robisz. To jest czynność, no nie wiem, łącząca naprawdę wiele paradoksów. Nie bez powodu autorzy, w tym ja, piszemy książki o pisaniu, bo chcemy to zrozumieć i jakoś ogarnąć. I jest tak, że ja sobie czasem myślę, że mam takie dni, że wstaję i myślę, Jezu, muszę teraz pisać dalej. I siadam i nagle jest, nie dam rady. To nie, dobrze, że nam to mówisz, czyli robić. Nie przychodzi ci to łatwo, męczysz się. Czyli te no pieniądze właśnie, są ciężko zarobione też. Tak, tego się dzięki trzymajmy. Bogu. Ale teraz mi przyszło przez głowę, że teraz możesz kupić, aktorzy są digitalizowani. Mhm. I potem możesz wygenerować, nie wiem, młodego Jamesa Deana, że zagra w twoim filmie. A myślisz, no tak, czasem powiem ci, że mam wrażenie, że czasem taniej zrobić CGI jakiegoś aktora, właśnie, niż go zatrudnić. Więc czy można zrobić CGI mroza i twojego sposobu pisania? Że na przykład ktoś ściąga aplikację i mówi, chcę do dziewczyny napisać kryminał jak mróz i pyk.
No, jest wielu krytyków literackich, którzy powiedzieliby ci absolutnie, panie Piotrze, to jest nic prostszego nie ma na świecie, bo ten człowiek nie posiada żadnego stylu. Wręcz kiedyś z taką recenzją się spotkałem. A ty tak zrobiłeś taką minę, jakby cię to bardzo bolało. Jaką recenzją? Trochę mnie to boli. No bo, jaką recenzją się spotkałeś? Bo zaczął... że Mróz ma tak zwany styl zero. Czyli że nie ma żadnego stylu i że jest łatwy do skopiowania. Tylko... Oczywiście, że mnie to boli, bo to boli każdego pisarza. Wiesz, ja staram się każdą historię zabarwić w jakiś określony sposób. I nadać temu taką narrację, która pasuje i do tej opowieści, i do bohaterów, i trochę do mnie. Żeby było widać też mój jakiś odcisk na tym. I na przykład było tak w przypadku Overlock Mans, bo że jak wydałem te trzy książki, to niektórzy ludzie wykazywali jakieś podobieństwa stylu do Mroza i czynili z tego zarzut, bo byli to krytycy, którzy wcześniej gdzieś tam mnie w którymś tam medium skrytykowali i dodawali, że na przykład Overlock Mans, bo pisze tak, jakby pisał Mróz, gdyby umiał pisać. A to ciekawe, ale zarzucił ci ktoś kiedyś zbytnie inspirowanie się cudzym tekstem. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment, że jak się pojawił Król, to Twardochowi próbowali trochę robić zarzuty. Bardzo go Kuba Żulczyk wtedy bronił, ale taką najgłośniejszą sprawą była sprawa Helbecka i jego uległości chyba w zeszłym roku, kiedy no, Helbeck, który napisał Cząstki elementarne, pokazując i warsztat, i wyobraźnię, został posądzony o plagiat i to w olbrzymiej ilości fragmentów swojej powieści. Miałeś coś takiego? No nie, nie zdarzyło mi się nic takiego. Nie, nawet jakieś sugestie się nie pojawiały. Mm-hmm. Dziwne, prawda? Bo skoro styl zero, no to powinien być łatwo dopasowany do innych. Znaczy, i jakieś sugestie, że? No nie pojawiały się żadne. Nic takiego nie mogę sobie przypomnieć, a pewnie zapadłoby mi to w pamięć. Ale nie masz takiego kompleksu, bo ja bym miał, że ja lubię takich pisarzy, dla których forma jest też treścią. Język, którym operuje Jerzy Pilch, był chyba w tym mistrzem, właśnie Głowacki, Żulczyk do tego się zbliża. Nie wydaje ci się, że to nie jest tylko kwestia warsztatowa, ale to też jest kwestia tego, że ktoś płynie w literaturze i literatura płynie w nim? No na pewno, na pewno. Bo ty nie masz takiego stylu, prawda? No tak, ale to jest coś do czego się zawsze aspiruje. No, ja pracuję nad każdym zdaniem, nad każdą kropką, nad każdym przecinkiem i nad tym, żeby to zdanie... ja mam wrażenie, że ty nawet jak mówisz, to pracujesz nad każdym zdaniem. Nie, no bez przesady, tak to się nie da. I nad tym, żeby to wszystko właśnie płynęło, żeby miało ten swój tak zwany flow. I żeby było narracyjnie dopasowane do tych rzeczy, o których wcześniej mówiłem, ale jednocześnie, żeby to miało jakość, żeby to nie było puste, żeby to nie była sama forma do przekazania historii. Na przykład najbardziej taka rzecz, która mnie ubodła kiedyś, to było to, co w recenzji napisał Wojciech Szot, z którym zresztą się znamy. Więc tym bardziej mnie to zabolało. Napisał, może że... Może jest obiektywny. Może się też znam, tak, a ja tak, też bywam czasami krytyczny wobec ciebie. No pewnie, no to na tym właśnie polega. No. I on napisał w swojej recenzji Listów z Zagrobu, że Mróz traktuje język instrumentalnie. To było po prostu najgorsze, co można by mi zarzucić, że słowo jest dla mnie instrumentem, bo dla mnie jest egzystencją. Ale to znajdźmy rewers tego. Jakie komplementy najbardziej cieszą pisarza? Najbardziej cieszą te zazwyczaj, które się dostaje od poetów. Mhm. Przynajmniej w moim wypadku jest tak, że jak rozmawiam z poetami, którzy czytają moje książki, to oni właśnie pokazują mi, są zachwyceni jakimś tam jednym zdaniem, albo jakimiś sformułowaniami. I dostałeś taki komplement kiedyś? Tak, tak. Często to się zdarza. Jak on brzmiał? No właśnie tak. Ładne. Ładne. Czytałem pana. Ładne. Świetny papier. Ale czy ty nie masz trochę takiej, bo to wyczuwam, jak to opowiadasz, nie masz takiego poczucia udowodnienia wszystkim tym, którzy ci dokuczają, bo sukces, nazwijmy to finansowy, sukces w postaci wielu czytelników jest. Ale koledzy po fachu i krytycy nie za bardzo są twoimi fanami. No na pewno. Tak, żeby im utrzeć nosa. No na pewno, na pewno. Większość krytyków literackich w ogóle się odnosi dosyć negatywnie. Ale też ta młoda polska literatura typu Żulczyk, Twardo, Chorbitowski, Masłowska, oni też cię jadą?
Nie, nie, jeśli o nich chodzi. Zresztą z Kubą Żulczykiem mamy bardzo serdeczną relację. Mm-hmm. No, nawet byłem świadkiem waszej wymiany na Facebooku. Tam. No, no, także... Odnośnie paszportów polityki, sprzedaży w Empiku pierwszych. Bardzo inteligentne, bardzo. Nie, jeśli właśnie, jeśli chodzi o tych pisarzy, których kojarzymy z literaturą środka w Polsce, czy też literaturą wysoką, to nigdy się z żadnym złym słowem z ich strony nie spotkałem. Natomiast, może mają ego we właściwym miejscu. Być może tak. Natomiast często się spotykałem na przestrzeni lat z jakimiś przytykami ze strony tych kolegów najbliższych po fachu, czyli tych, którzy się zajmują kryminałem. Tam rzeczywiście było tak, że... No ja w pewnym momencie wsadziłem kij w mrowisko, bo na początku było tak, że to środowisko mnie trochę przytuliło, nazwijmy tak, w dosyć serdecznym objęciu i nawet byłem pierwszym pisarzem nominowanym z dwoma nominacjami do Nagrody Wielkiego Kalibru, którą jest to taka najbardziej prestiżowa nagroda kryminalno-literacka. Aczkolwiek nie jest to jeszcze Pulitzer. Jeszcze nie, ale jest ważna. Więc miałem dwie nominacje do tej nagrody za dwie pierwsze chyłki. No i wtedy się wszystko rozkręciło. I w momencie, kiedy... Ty się rozkręciłeś. No tak. I w momencie, kiedy te wyniki sprzedażowe już osiągnęły taki pułap wcześniej nieosiągalny w Polsce, no to nagle zniknęły wszelkie nominacje Ale jest rzeczy. Tak, że jeżeli ktoś już jest komercyjny, nie wypada mu przyznawać nie nominacji, wypada. Nagród, to po prostu to on już się skończył. Tak, ale nie wiem, czy Remigiusz, pewnie tak, mówi ci coś nazwisko Corinne Tellado, prawda? Świętej pamięci hiszpańska twórczyni. Ona wydała 4000 książek. 400 milionów egzemplarzy, to była taka pani, która już nie żyje. Ona pisała jedną książkę tygodniowo o miłości. Oczywiście, to już kojarzę. Tak, Corinne Tellado jest podawana jako synonim takiej twórczej pracy. To nie masz wrażenia, że to jest... Ja czasami nawet z Don Guralesco rozmawiałem o tym, bo on czasami wydaje swoje płyty jak gazety, prawda? Tak, coś się Jacek wydarzy. Granicki tak, wtedy tak, też. Tak. I teraz jest pytanie, z tego co pamiętam, to Kraszewski napisał też chyba 600 powieści, prawda? Nasz, że my nie jesteśmy gorsi. Ale nie masz wrażenia, że tam gdzieś musi się ulotnić jakość? Nie, nie, jakbym miał takie wrażenie przez 5 minut, to jest koniec. Naprawdę? To jest koniec. Czyli to nie jest tak, że nie mówisz, że to jest prawda, tylko nie unikasz tego wrażenia. Nie, no słuchaj, ja nie mogę siebie obiektywnie oceniać, więc to też jest... Zresztą, czy w ogóle można literaturę obiektywnie ocenić? Wydaje mi się, że nie, że to jest tylko i wyłącznie... Można przyłożyć do tego miarę subiektywną. Natomiast gdybym ja miał poczucie, że piszę teraz coś, co jest gorsze jakościowo słowem, czy fabułą, czy konstrukcją bohaterów od tego, co już było, no to przestaję pisać, bo to nie ma sensu. No, ja nie... Ale jesteś tak konsekwentny. Wyszła 15 część Chyłki, dobrze pamiętam? Tak. Pamiętasz wszystko, co o niej napisałeś wcześniej? Czy liczysz na to, że czytelnicy nie pamiętają? Bo wiesz, o czym myślę, Piotr? O tym przynotuję portrecie. Sobie. Tak, bo to jest największy problem pisać. O, widzę, że coś było. To ktoś cię złapał. Rzecz, zapomniał, dawaj. Że pije. W czym cię złapano? Mówi. Jaką niekonsekwencję? Oczywiście zdarzają się takie sytuacje. To jest trochę tak, jakby... No, gdyby zakładać, że czytelnik nie zobaczy, to jest założenie samobójcze. Czytelnik zawsze zauważy. To nie ma siły. I? Żaden pisarz tak dobrze nie zna swoich książek, jak znają je jego czytelnicy. Mm-hmm. Tym bardziej, że są ludzie, którzy czytają Chyłkę po 10 razy jeden tom. Mają kłopoty ze zrozumieniem. Nie wiem, czy to jest tak skomplikowana proza, no ale dobra. No, ale co ci wytknęli? Tak, gdzie się, jak to się mówi, cuknąłeś? Bywają takie sytuacje, kiedy jakieś detale umykają. Na przykład, że ktoś jechał z Chyłką w X5. Tak, to już w wodzie. W jednej scenie. No. A ja na przykład 4 tomy później przytaczam tę sytuację gdzieś w pamięci bohaterów i ona jedzie sama. A, okej. Okay. No to nie, Remigiusz, to jest bałagan. Właśnie. To jest literacki właśnie. Bałagan. Wstydź się. Ale to, poczekaj, to nie jest jakiś kaliber, nie było czegoś poważniejszego? Poważniejsze rzeczy... Jakaś tak, że zgubiłeś ciąg logiczny, konsekwencje budowania, nabudowywania. A, aż tak, to nie. Taka najpoważniejsza sprawa, jaką mogę sobie przypomnieć, to jest i to naprawdę ciągnie się za mną już wiele, wiele lat. Nie mogę o tym zapomnieć. To jest to, że jak Forst szedł odwiedzić Olgę Szlepską w szpitalu, mówisz o komisarzu zwanym też detektywem, przyznam. Tak. Dla niepoznaki. To on w pierwszym tomie nie przyniósł jej kwiatów, natomiast w trzecim tomie, jak wspominał tę sytuację... To ona miała kwiaty. Bardzo męskie zachowanie, ale powiedz mi, czy... Ale, bo to też wynika z tego, takie błędy często się pojawiają i ja pamiętam coś innego niż się działo, z tego względu, że no, książka nie ma jednej wersji. To nie jest tak, że to, co wychodzi, to jest to, co zostało na początku napisane. I
ja ten błąd popełniłem, dlatego że w pierwszej wersji on jej te kwiaty dawał. Tylko później zapomniałem o tym, że zmieniłem. I on jej nie dał. I on jej nie dał. Dobrze, że się przyznałeś, bo ja mam tu, bo wiesz, że są na Facebooku fani, którzy cię nienawidzą i wyszukują. To są tak, ci, co szukają niekonsekwencji w 90. odcinku Wojen Gwiezdnych. Ale czy jak poszła twoja książka, już poszła, idzie do druku i ty miałeś taki moment, że Boże, Jezus Maria, to zrobiłem. Mam nadzieję, że nikt się nie kapnie. I ty wiesz o tym błędzie i liczysz na to, że ktoś to pominie. I że wydawca... Albo, że kurczę blade, on miał przeżyć, a ja go uśmierciłem. Aż tak poważnie to nie, ale bywały takie momenty, że sobie uświadamiałem jakieś na przykład obliczenia matematyczne, coś zorientowałem się, że się machnąłem. Jakieś tego typu rzeczy, no. Ale nic poważnego, nic takiego, żebym zabił bohatera, a później nagle on... Cudownym zbiegiem okoliczności wrócił. Kuba wspomniał Kubę Żulczyka i wielu innych literatów i Prince kiedyś powiedział, że jedynym utworem, którego zazdrości, że to nie on napisał, jest Misiu Stonesów. I czy ty masz taką książkę, której możesz się przyznać zazdrości, że to nie ty napisałeś? I bardzo byś chciał wpaść na ten pomysł. Tylko nie mów, że to jest tam w poszukiwaniu straconego czasu, tylko zejdźmy na ziemię. No. Nasze podwórko. Może Masłowska. Ogranicz mi do naszego podwórka. No to będą na pewno książki Blake'a Croucha, już Kubie o tym wspominałem, Rekursje i Mroczna Materia. To były książki takie, które po zakończeniu lektury pomyślałem... Dlaczego nie ja? Dlaczego ja na to nie wpadłem? Trzeci raz już. No, będziesz do kubeczka 5 zł za każde przekleństwo. Wojewódzki Kędzierski. Ruszamy dalej dzięki Circle K. Dobra, to ja mam petadrę. Mogę? Dobra, z którą mamy z postaci, które wymyśliłeś i są we wszystkich twoich książkach, ja ci powiem poszedł, no, poszedłbyś do łóżka. I dlaczego to jest Magda Cielecka? No, skoro już odpowiedziałeś. Chyłką? No błagam cię, Madzia, to jest nasz synonim kobiecości. Ale poczekaj. To jest nasza Brigitte Bardot. Czekaj, Remigiusz nie pisał książki, nie miałeś przed oczami przecież... No nie miałem, nie Magdy miałem. Cielecką. I dalej nie mam. Podejrzewam, że jakby miał Magdę Cielecką przed oczami, to by nie pisał. No, gdyby to było literalnie, to rzeczywiście... To moje pytanie było bardzo precyzyjne. Proszę, i oczekuję bardzo precyzyjnej odpowiedzi. Teraz się zamknijmy, zobaczymy, co powie. Precyzyjna odpowiedź jest taka, że z żadną. No jak z żadną? Przecież tam jest... No jest dużo, ale to wszystkie... Nawet w tych powieściach science fiction są kobiety. Może tak, z super świni. Tak, tylko on musi zdać sobie sprawę, że te postacie to są cząstki mnie. To nie są kazirodztwo, można powiedzieć. Autoerotyzm. To jedno i drugie właściwie. Jezu. To jednak opłaca ale się pisać. Ale poczekaj, bo ja chcę... Jest to obrzydliwe, ale fajne. Staram się wejść w ten post. No ja nastoletni, gdybym pisał, no to na pewno bym miał obiekt westchnie opisany. I nie pisałbym o sobie, nie wiem, moich pierwiastków nie byłoby w tej... Znając Piotrka, w jego pierwszej powieści pojawiałaby się Ania Rubik. No a widać po śmiechu, że tak. No to co? Nie, no. Czyli chyłka? Nigdy nie, ja przynajmniej nie siadam do pisania z tą myślą, żeby kogoś odtwarzać, tak jak mówisz o obiekcie westchnie. No dobrze, ale jak na przykład teraz Szyc będzie grał komisarza detektywa, jak pisałeś, nie myślałeś, nie wizualizowałeś sobie polskiego aktora? Nie wiem, nigdy. Nawet behawiorysta Więckiewicz, nie? W ogóle to jest, nie. No znasz tych ludzi. To jest kompletnie oderwane od ludzi, których znam, czy od aktorów, czy od znajomych, czy od obiektów westchnień, czy od innych postaci. Dla mnie to są dwie zupełnie odrębne sfery. Ale tego nie robisz celowo, czy po prostu w ogóle cię to nie interesuje? Nie, to jest działanie zupełnie podświadome i właściwie na tym się zasadza mój cały proces twórczy, czyli te postacie muszą być organiczne. Ja im w ogóle nic nie daję, oczywiście, jak idę do knajpy... Ale skądś czerpiesz inspirację kobiecości na przykład? Właśnie o tym mówię, że jak się spotykam z ludźmi, to oczywiście każdy pisarz ma włączony radar i rejestruje, co się dzieje, ale u mnie nigdy nie jest tak, że przenoszę to jeden do jednego do książek. Nie, no parafrazuję rzeczywistość, rozumiem. Wydaje mi się to jeszcze głębszym procesem. Tak jak w dziewczynie z komputera trochę? Jeszcze bardziej. Przetwarzaniem tej rzeczywistości zupełnym na coś innego, na inną formę. No dobrze, to zadam ci takie... Rzeczywistość jest tylko tym surowcem, są legendy na temat tego, jak konstruował postać Raskolnikowa Dostojewski, że czytał rubryki kryminalne, że inspirował się sprawozdaniami z procesów sądowych. Też masz coś takiego? Bo wiem, że zbierasz. Kiedyś mi powiedziałeś, że non-stop zbierasz wycinki, fragmenty rzeczywistości, bo znajdujesz tym zaczyn powieści. Tak, mam tego mnóstwo. Rzeczywiście i nie wiem,
no nie dalej jak wczoraj coś tam dodawałem na pewno do tego. I to jest niekończąca się lista. Z zimną krwią Trumana Caput, to jest... no to jest w ogóle... W New York Timesie. No tak. No, no i on zrobił z tego epickie dzieło. Miałeś coś takiego, że jakaś twoja książka powstała dokładnie na podstawie jakiegoś jednego kryminalnego wydarzenia. Aż tak dokładnie jak w jego przypadku nie, no bo to jednak z zimną krwią, no to jest zapis tego, co się działo. Niektórzy zarzucali, że bardzo skonfabulowany, no tak. Tam sparabolizowany i bardziej o sobie opowiadał i o swoim wyobrażeniu. No tak, no ale cała ta kanwa jest, jest osnuta na realnych zdarzeniach. Aż tak bardzo nie, aczkolwiek, no tak jak mówisz, ja zbieram te wszystkie wycinki i to mi się czasem bardziej przydaje, czasem mniej. Na przykład listy z zagrobu pisałem właśnie dlatego, że gdzieś na którymś portalu przeczytałem o tym, co wymyślił pewien ojciec dla swojej córki, który był śmiertelnie chory. Jak ta córka miała chyba 5 lat, już wiedział, że został mu rok życia, więc napisał dla niej listy, takie, które co roku będą wysyłane aż do jej 18 urodzin. I pomyślałem sobie, Jezu, to jest fajna historia. I to zawsze działa na takiej zasadzie, dobra, a co by było, gdyby? I zacząłem sobie gdybać, co by się wydarzyło, gdyby po tych 18 urodzinach się skończyła ta pula tych listów i nagle na 19 dostaję jeszcze jeden. I w tym nowym ojciec odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce już po jego śmierci. A to ciekawe. No i ty to, nam opowiadasz swoją nową książkę? Nie, to już wyszło dawno. A to jest dobre, bo to jest, pamiętasz fabułę Drzewa umierają stojąc? Taką, to bo jesteście dzieciaki. Tam chodzi o sytuację, kiedy babcia tęskni za wnukiem, którego kiedyś wygnali do Kanady i w pewnym momencie zaczęły przychodzić listy od wnuka. Okazuje się, że listy pisał dziadek. I dziadek tego wnuka wymyślił. I ten wnuk przyjechał do babci. Wszystko byłoby okej, okay, gdyby nie to, że w dniu wyjazdu wnuka przyjechał wnuk prawdziwy. Polecam, panowie. Uhuhu, zarekomendował jak w Pegazie. Dobrze. Zaraz wracamy. Remigiusz Mróz, naszym gościem. Partnerem podcastu jest Buch. Bezalkoholowy. Wojewódzki Kędzierski, wracamy po przerwie. Remigiusz Mróz, naszym gościem. Dla przyjaciół Remo. Twoja mama Irena, którą pozdrawiamy po raz kolejny, bo to ona gdzieś, jak się okazuje, jest zaczynem całej twojej literackiej naszej przygody. Czy mama nie pisze, nie dzwoni do ciebie z pytaniem, synku, kiedy się ustatkujesz? Nie, na szczęście nie, bo wie, że odpowiedź będzie bardzo enigmatyczna. Ale jak? Ja jestem mamą. Cześć, Remigiusz, Remku, kochany. Kiedy się ustatkujesz? Nigdy. Ale jest w swoim życiu miejsce. Bo ja wam do dzisiaj, zresztą mówiłem wam to, że twój romans z Bondą traktowałem jako marketingowy myk. Nieważne jak było. Nie, no poważnie? Tak. Tak. A to myślałeś? Była miłość? To była miłość? No myślę, że tak. A dlaczego wcześniej zresztą, przeszłym? I zresztą no, dzisiaj się przyjaźnimy. Czyli to był myk marketingowy. Nie był. Ale miałeś takie sytuacje, że kobieta, twoja dziewczyna musiała ci odrywać siłą od komputera, maszyny, na czym tam piszesz? Pewnie, że tak. No i? Bo przecież to jest immanentna cecha tej roboty. To nie tylko moja, ale na przykład Wiesław Myśliwski przecież ma to samo, że... Możemy nie mówić, to jest bardzo stary człowiek. Też żona mu zabrania pisać w ogóle. No dobrze, ale... Ze świata, chłop. Ale to... I to tak jest, że to zniknięcie jest konieczne, żeby pisać, no. Zresztą też Myśliwski powiedział, i to ja się pod tym podpisuję i też często o tym mówię, że idealna sytuacja pisarska jest taka, gdybyśmy mieli bunkier i mogli się w nim zamknąć i nie wychodzić. Ja mam takie wrażenie, że ty wspominasz Myśliwskiego pewnie dlatego, że kiedyś twoja książka stała obok niego na półce, nie? No tak, bo tu M i tam. No. A rzeczywiście tak było, mimo że... A widzisz. On jest stawiany oczywiście w dziale literatury pięknej, a na kryminale, ale jak zaczynałem pisać, to pierwsza książka, jaką widziałem w fizycznej formie w księgarni, to było Parabellum, to była powieść historyczna. I rzeczywiście stało obok traktatu o łuskaniu fasoli. Tak, no bardzo znana jego rzecz. Ale abstrahując od tego, czy rozumiem, że jest kobieta w twoim życiu, którą chronisz, bronisz, bo tak cały czas z tego myślisz. Tylko 80% uciekasz. Ona, też ona jest. Nie, aktualnie nie ma. Okej, okay. Ale bywają. Ma, ale tak, no i rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, o których mówisz, czyli że siłą trzeba mnie odrywać od pisania. Ale ja też mam coś takiego i nie każdy pisarz to ma. Ja akurat się z tego cieszę, że mam taki przełącznik w głowie i potrafię w ciągu kilkunastu sekund przełączyć się z trybu pisarskiego na ten normalno-życiowy. Tak. A to jest twoja diagnoza, czy twojej dziewczyny, która odeszła?
Ale czy ty... Obopólna. Nie, nie, to było rzeczywiście tu, tu był koncert. Ale była jakaś dziewczyna ważna w twoim życiu, która stała się postacią literacką? Gdzie ją, tam gdzieś ją utkałeś? No nie, nie, bo tak jak wam mówiłem, ja w ogóle nie tkam z nici prawdziwych, z prawdziwych ludzi. Mhm. U mnie to są... Czy nie uhonorowałeś żadnej swojej, nie wiem, no to było więcej niż jedna dziewczyna w twoim życiu? No więcej, tak. Mniej niż dwie? No nie, nie będziemy tutaj się... bawić. No daj nam wejść do tych 80%. No powiedz. Nie, bo zastanawiam się, nigdy o tym tak, więcej, wiesz, więcej niż... Bo moim zdaniem kobieta to chyba jest jednak lepsza partnerka niż literatura na całe życie. No na pewno, bo literatura jest jednak bardziej wymagającą partnerką, jakkolwiek by to brzmiało. A, naprawdę? No myślę, że tak. No, codziennie od ciebie wymaga, żebyś dał z siebie absolutnie... Czyli ty nie mieszkałeś ze swoją partnerką, jak tak mówisz. No codziennie. Też mieszkałem, ale aż tak wiele jak literatura nie wymagała. Dobrze, no to żeby też, bo widzę, że cię to, że ten uciekasz tego Myśliwskiego. No. Czyli jak naprawdę byłeś w stanie pisać 6-8 godzin dziennie mieszkając z kobietą? Tak, tak, byłem w stanie. Z tym, że to nie jest tak, że pisałem te 8 godzin cały czas. Mhm, Była przerwa na obiad. Przerwa na obiad, tak. Okay. Ale z drugiej strony, fakt, brzmi to może dziwnie, jeżeli tak... Jeżeli tak to nakreślisz, ale z drugiej strony, no, ludzie wychodzą do pracy na 8 godzin, więc... Dobra, ale... Nie jest to aż nic tak dziwnego. Do drugiego pokoju. Jak poznajesz dziewczynę, to jak ona cię postrzega? Jako pisarza Mroza, czy jako Remo z Opola? A skąd ja mam wiedzieć, jak ona to... Nie, bo ja się zastanawiam, ale czy ty się tego nie boisz, że po prostu ta maska, którą tworzysz wokół siebie, sprawi, że no będziesz miał same dziewczyny typu Kathy Bates w Misery. Ale pamiętaj, Remigiusz ma opinię bardzo oszczędnego, więc dziewczyny na kasę nie lecą. Ciekawe, co powie. Zaśmiał się. Nic nie powiem. Hrabiasz petny po francusku. Nie, wiesz o co chodzi, że po prostu ta jesteś no, tak precyzyjny no. w tym, co tworzysz w mediach, że kurczę blade, no ja nie wiem, czy otwieranie się jest dobrym pomysłem. Bardzo dobrym. Nie sabotuj naszej audycji. Bardzo dobrym. Nie sabotuj. No, to, o czym mówisz, to nie tylko mnie dotyczy. To dotyczy także Kuby i ciebie i tak naprawdę wszystkich ludzi. Może jest, nie... To jest piękne. Nikt nie wie, z kim ja się spotykam i nikt nie wie, z jaką dziewczyną spotyka się Piotr, bo my o to dbamy. No ale to my dbamy o siebie, a o swoich gości nie. No rozumiem. Z kim będziesz miał dziecko? Tak, z kim rozumiem, będziemy mieli dzieci. Ale prawda jest taka, że czy występujesz w mediach, czy nie występujesz, to tak czy inaczej tworzysz jakąś wizję siebie w taki sposób, że w ogóle powstaje pytanie, czy ta druga osoba jest w stanie ciebie poznać, ciebie prawdziwego. Czy ty w ogóle sam siebie znasz prawdziwego? To co dopiero mówić o sobie takiej... poznać. Mnie czy siebie? Siebie. Paliwo do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. Dobra, to ja mam fajne, tak jak w hokeju jest, kojarzysz taki na uwolnienie, prawda, że się krążek wysyła. Mam taki ruch na uwolnienie. Wkrótce będą ekranizowane twoje chyba dwie powieści science fiction. Tak. Prawda? Przypomnij tytuły, bo ja nie pamiętam. Chór zapomnianych głosów i Echo z otchłani. Nie mieliśmy jeszcze z Piotrem, będziemy to czytać dopiero za tydzień, tak się umówiliśmy. Przy kominku. Czy ja w nogach. Teraz mam do ciebie takie pytanie. Ja wiem, że czasy się zmieniają. Zmienia się rzeczywistość filmowa i tak dalej. Ale pamiętasz jakiś dobry polski film science fiction? Nie. Poza Seks Misją. Nawet nie muszę się zastanawiać. No dobry w inną stronę, Klątwa z Doliny Węży. No wiesz, Hydrozagadka to też jest jakiś rodzaj science fiction, czy nawet Milcząca Gwiazda, taka kooperacja z NRD. Nie boisz się, że jednak wyobraźnia jest pojemniejsza, znaczy literatura jest pojemniejsza niż film. Nie boisz się dać nawet tak wybitnemu producentowi, ale jednak polskiemu prawa do produkcji literatury science fiction? Że to gdzieś zostanie spłycone? Mówię o warstwie wizualnej, nie mówię, wiesz, no, bo można zrobić film typu ekranizacja Lema, prawda, z Georgem Clooneyem, który był nudny, okropnie, wiesz, no i mijał się Solaris. W ogóle z rdzeniem tej opowieści. Tak, no. Ja się generalnie niczego nie boję, jeśli chodzi o ekranizację, dlatego że one nie wpływają bezpośrednio na tę książkę, która stoi na półce. Mhm. Natomiast no, jest tak, że oczywiście pewien odbiór tej mojej twórczości jest postrzegany przez pryzmat ekranizacji. Mhm. Bo to jest jednak takie już medium bardziej masowe. Ale jak mówisz, że się nie boisz, to tak, ja mam takie wrażenie, jakbyś mówił po angielsku I don't care. No przecież to jest twoje dziecko. No tak, to jak jest twoje dziecko. Jak ktoś będzie kiedyś ekranizował moją biografię, no to ja będę na planie. Będę pilnował tego szyca.
No tak. Nie, nie, oczywiście, że mi zależy. To jest moje dziecko, to jest takie dziecko, które już wypuściłem wprawdzie w świat i nie mam już bezpośredniego wpływu na nie, ale zależy mi, więc to nie jest takie I don't care. Ale ufasz twórcom. Jak? Ufam twórcom. Czyli nie wpierdzielasz właśnie na planie w różne sposób. Tak, no tak jest. No w przypadku Platicza tu rzeczywiście jest ta dodatkowa Platicz gwarancja. Platicz i Masz dodajmy, tak, oni naprawdę robili fajne. To jest dodatkowa gwarancja, że no to zrobili Wiedźmina, więc, więc potrafią w robienie taki... Mówimy tutaj o grze komputerowej. I o tym serialu. Nie mów o Wiedźminie, niż które... o pierwszym Wiedźminie. Ze Zbyszkiem Zamachowskim. Z naszym przyjacielem Michałem. Tak, to nie był, to nie był ten Wiedźmin. Dobra, który z reżyserów amerykańskich powinien zrobić Mroza? Jak to trafi już? Jak w końcu ten tłumacz przetłumaczy, sprzedasz miliony w Ameryce, dostaniesz tego Pulitzera i kto powinien zrobić? Kto by tobie najbardziej odpowiadał? Kto by mnie najbardziej odpowiadał? Ty zatrudniasz. Ja bym generalnie kręcił to w formie seriali, więc tutaj byłoby ograniczone... No myślę, że na pewno, bo też sprawdził się w tej formie serialowej, nie tylko jeśli chodzi o kino. To by było takie moje najbardziej naturalne skojarzenie, że właśnie David Fincher najbardziej by się do tego nadawał i najbardziej oddałbym się klimat tych opowieści. Ale ty miewasz czasami takie wrzutki w swoich wywiadach, że coś mówisz o Hollywood, o propozycjach z Hollywood. Czy to jest kokieteria, czy coś się... Nie, no było. Z tym rozmawialiśmy o tym, że to było w przypadku Nieodnalezionej, że rzeczywiście były dwie propozycje z Hollywood. Jedno od studia i drugie od takiego aktora. Od jakiego aktora? Od takiego aktora. Takiego w sensie znanego. No powiedz, no inicjały chociaż. Nie, no nie mogę powiedzieć. TK. Ma polskie korzenie. O Ben Affleck. Jest znanym w Hollywood aktorem, ale ma polskie korzenie. To jest duchowny. Ale nie mówi po polsku. I on jest też producentem, czy on chciał zagrać w tym filmie? On chciał i wyprodukować, i rzekomo zagrać, ale to wszystko odbywało się na takiej zasadzie dosyć mętnej właściwie i ze studiem, i z nim. I odniosłem takie wrażenie, że oni tak naprawdę nawet nie przeczytali tych materiałów, które im przysłaliśmy, przetłumaczone na angielski. I ostatecznie doszedłem do wniosku, że oni po prostu tutaj załatwiali jakieś sprawy i przy okazji zobaczyli, najpopularniejszy polski autor. Zobaczyli wyniki. Tak, zobaczyli wyniki i pomyśleli sobie, dobra, kupimy to za psie pieniądze, bo dla nich takie pieniądze to jest tam jeszcze przełożenie na złotówkę. Jak już mówimy o psiach pieniądzach, niepotrzebnie wywołałeś ten temat. Mi kiedyś Janusz Głowacki, świętej pamięci, nieodżałowana i wielka postać polskiej literatury, polskiego dramatu, powiedział, że są takie momenty, że zaliczki, jaką za nienapisaną książkę dostaje autor, jeszcze kiedy Janusz żył, zbliżały się do 1 000 000 zł. Potwierdzasz? No potwierdzam, że takie rzeczywiście kwoty są obracane na rynku. Ja, jak wiesz, zaliczek nie biorę, więc nawet nigdy żadnej nie negocjowałem z wydawcą. Ale wiem, że miałeś oferty. Byłeś przedmiotem licytacji wydawni. Tak, tak. I jakie kwoty kładli na stół? Bo jestem ciekaw, jak się dzisiaj walczy o dobrego autora. No to dzisiaj to trudno by było powiedzieć, bo tak naprawdę kiedyś jakiś wydawca w 2013 roku proponował mi kilkaset tysięcy. W 13, czyli to był początki twojego pisania. Sam początek pisania. Miałeś dopiero 30 kryminałów napisanych. Na koncie tak. A to prawda, ale taka jest prawda. No i co proponował? Tam było na stole kilkaset tysięcy za wyłączność. I plus... Nie, to był 2014. I plus ileś tam, już nie wiem ile, za dwie książki chyba. No, ale to odmówiłem, bo oferta na wyłączność to nie była dla mnie żadna oferta, bo za tym ja nie podpisuję umowy na książki niewydane. Mam taką zasadę, że piszę książkę i dopiero jak ona jest skończona, jak jestem... Nie tak jak artyści, muzycy na 5 płyt do przodu. Nie, tak u mnie nigdy nie będzie. U mnie jest zawsze tak, że wszystko jest na gębę do pewnego momentu. Czyli ja mówię wydawcy, słuchaj, piszę to, albo nie mówię mu, bo często tak bywa, że mu nie mówię i nie wie. No, ale ty jesteś lojalny wobec... Jestem, tak. Zresztą no, zaprzyjaźniliśmy się, to już nie jest tylko stopa zawodowa. Czyli uczyniłeś tych ludzi milionerami? No na pewno. Myślę, że te wydawnictwa, w których się ukazały moje książki, to mają takie obroty, jedne z największych. Bo ostatnio czytałem gdzieś podsumowanie rynku księgarskiego i oni, ludzie, którzy fachowo się tym zajmują, mieli kłopot, bo pisali o ponad 2 milionach sprzedanych egzemplarzy twoich książek. Czy w ogóle można to dzisiaj ustalić? Tak, i to ustaliłem dosyć niedawno, bo potrzebowaliśmy to między innymi dla Platicza i dla tych tam międzynarodowych jakichś
I uwaga, to materiałów. Będzie jaka kwota? Uwaga, 3-4. No. 7 milionów książek. Co? Jak? Zróbmy chwilę ciszy. Tak, uczcimy to chwilą ciszy. Poczekaj, ja to opowiadałem Piotrowi. Ja miałem tak podpisany kontrakt, że za pierwsze 100 tysięcy dostałem 1 000 000 złotych, potem za każde 100 tysięcy dostawałem więcej, bo taniał druk. Piotruś, masz komórkę? 7 milionów. Policzmy razy... Ja mam komputer. Ja do tego to mam komputer. Kalkulator. Ile to jest w gotówce? Ile to jest w gotówce? A ja nie wiem, ile to jest w gotówce. Chciałbym sprawdzić. Jeżeli 7 milionów... Ledwo wpisałem klakulator. To będzie... 7 bani. Za milion książek to jest będzie... Mam 7 bani. To jest 70 milionów. Nie, no aż tak dobrze to nie jest. Poczekaj, 7 milionów książek. No jest. Ty miałeś też dobrą umowę. Ja za 100 tysięcy dostawałem milion. Za 100 tysięcy. To... Strasznie, to ze złota chyba to było. No, ale to wiesz, jak każdy, kto kupił książkę, odwiedzałem w domu i robiłem mu porządek. Ja wiem, dobrze. No dobrze. To jest dużo. Poczekaj, to ile miałeś od książki? Nie mogę ci powiedzieć, bo ja miałem bardzo... Mój kolega wydał, bliski wspólnik. Dobra, ale to teraz... 7 milionów książek, potwierdzasz to? To jest niewiarygodne. No liczyliśmy dosyć niedawno. Oczywiście to są wszystkie, nie tylko te fizyczne, ale też audiobooki. No tak. Nie wydane jeszcze. Plus jeszcze zagraniczne. Do którego... Na chwilę muszę wycofać. Ja teraz na uwolnienie coś robię. Dobra, do którego przestępstwa jest ci najbliżej? Gdy o sobie myślisz? Tak naprawdę... Ale takie od 10 lat więzienia kary wzwyż nie interesuje nas. Zanudzić swoją dziewczynę w domu. Tak, albo zabójstwo prowadzących podcast. No. To jest dobry wątek. Do jakiego przestępstwa? Naprawdę, bo każdy z nas kiedyś analizował. Ja ostatnio rozmawiałem z jedną z bohaterek skazanych. Kim byśmy byli? Martą Malikowską. Tak, gdybyśmy trafili do... więzienia. I ja mówię wprost, że albo bym popełnił samobójstwo, albo bym grypsował. Rozumiem. No nie masz grypsowanie. Mogłem być frajerem, a ja by nie lubię być frajerem. No jak? A ty? Jakiego rodzaju na przykład przestępstwo? Pewnie było podobnie w moim przypadku. Ty grypsujący w tym stroju? To poszedłbym w innym przecież. Jak się ubieram tylko do was. Nie? No. Wytatuowałby sobie. Ale dobra, do jakiego przestępstwa kryminalnego byłoby ci najbliżej? Jakby przyszedł do ciebie sąd ostateczny i powiedział, zrób coś wreszcie. Ale nie klatkę schodową, coś grubszego. Nie klatkę schodową. Nie wiem, trudno powiedzieć. Za głęboko w tym siedzę, w temacie tak naprawdę. Mhm. I mam zbyt dużą świadomość tego, jak wszyscy blisko jesteśmy zbrodni. Że takie gdybanie jest dla mnie bardzo niebezpieczne. Bo tak naprawdę to zło tkwi w każdym człowieku. To nie jest tak, że ono gdzieś przychodzi z zewnątrz i nagle atakuje i myśli sobie, ja teraz zabiję kogoś. Znaczy, tylko... bardzo wiele zbrodni jest wynikiem afektu po prostu. Afektu, ale gdzieś to zło... drzemie i w tym człowieku, i w nas wszystkich. No, tak naprawdę wydaje mi się, że ono jest obecne i potrzebuje tylko jakiegoś impulsu, jakiegoś... A nie masz wrażenia, że to jest najmroczniejsze źródło powodzenia także twojego gatunku, że czytanie kryminałów uwalnia w nas wszystkie te demony, które trzymamy na smyczy i pod kagańcem. To jest oczywiste, że nurzamy się w zbrodni, o której często marzymy, którą chcielibyśmy przeżyć. Ale to jest taka terapeutyczna historia, że ty potem sam nie lecisz na ulicę. To są te wszystkie takie demoniczne strony naszego wnętrza. Ja też się dużo nad tym zastanawiam, o czym mówisz, i z czego wynika ta popularność, ten pęd do poznawania takich historii. I jest jedna strona medalu, właśnie ta, o której wspomniałeś, ale wydaje mi się, że też jest druga, bardziej optymistyczna, i ona sprowadza się do tego, że to jest taki instynkt samozachowawczy, czyli że chcemy obcować z seryjnymi zabójcami po to, że podświadomie staramy się ich poznać, zrozumieć i zobaczyć... Asekuracyjne, żeby umieć ich, tak kolokwialnie mówiąc, wypatrzeć na ulicy. Mhm. Czyli takie małe wademekum, jak unikać świra w życiu. Wydaje mi się, że trochę tak. I jak spojrzysz na odbiorców literatury kryminalnej i teraz odbiorców podcastów kryminalnych, które święcą niesamowite sukcesy, no są topce wszędzie. Wiemy, walczymy z nimi w Spotify'u i gdzieś tam. Słuchajcie, mówicie. Ponad 90% odbiorców tych podcastów, to wiecie, kto to jest? Mm. Kobiety. A, czyli one mają najbardziej pokręconą psychikę. Nie, wydaje mi się... może też. No. Ale wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że to są często przecież materiały o tym, jak jakaś kobieta została zamordowana. Znaczy, sprawcą zazwyczaj jest mężczyzna. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, o czym mówię. Czyli i tu my mówimy o równouprawnieniu, znowu my najcięższą robotę odwalamy. Czy mając do dyspozycji trzech bohaterów, to studio,
trzy mikrofony, byłbyś w stanie napisać kryminał. Czy ty wiesz, że Remigiusz u mnie w czasie programu kiedyś napisał fragment powieści? Nie pytać, czy bym mógł, jak ja już u Kuby napisałem. No ale co? Ja rozmawiałem z drugim gościem, a Remigiusz napisał fragment powieści. A ja się wyłączyłem. No, wziął komputer, naprawdę. Piotrek, ty jesteś... Nie, to jest niebywałe. Ale bo jeżeli mówimy o tym, że tego typu pisanie czasami jest uwalnianiem tego mroku freudowskiego w nas, to co ty chciałeś uwolnić albo w kim, pisząc artykuł Rząd Mniejszościowym dla Przeglądu Sejmowego w roku 2013? Dotarłem. No to już naprawdę głęboko. Bo ja się przygotowuję. Wczoraj czytał mi na głos. No. Nie, przygotowuję się. Ja w ogóle muszę ci powiedzieć, że jakby ktoś zapytał mnie o dziennikarza, do którego poszedłem na wywiad i był najlepiej przygotowany, to bez chwili zawahania byłby Kuba Wojewódzki. Nie żartuj. Autentycznie. Znaczy pytam teraz o kolegów, o etos. Naprawdę? Naprawdę. Ale znaczy nie pytam o siebie, bo siebie znam, ale co wiesz, mi kiedyś na zajęciach na dziennikarstwie Krzysztof Kieślowski, z którym mieliśmy zajęcia, powiedział, że przyszła do niego dziewczyna, włączyła dyktafon, powiedziała: żadnego filmu co prawda pana nie widziałam, ale bardzo cenię pana kino. Zapłacił za kawę i wyszedł. Ale co, z kim ty się spotykasz? Nie, no oczywiście są osoby przygotowane i ja też oddzielam, wiesz, jakąś śniadaniówkę od takiej rozmowy podcastowej, więc nawet nie pod tym względem, ale w ogóle mówię, jeśli chodzi o twoje przygotowanie, to... Nie, ale mówię o ludziach, że naprawdę przychodzą i co, mylą cię z Kasią Grocholą? Skąd nazwa? Tak, bo Remigiusz Mróz, skąd taka nazwa? Nie, aż tak źle nie jest. No, generalnie też bywają ludzie dobrze przygotowani. Nigdy mi się nie trafiło, żeby ktoś nie kojarzył w ogóle, kim nie, jest. Nie, no to już nie lekceważmy. Panie Twardo. Dosyć etosowego, kiedyś etosowego zawodu. Artykuł dla posłów napisałeś w przeglądzie sejmowym. To był dla hajsu? To było twoje podobno pierwsze zarobione pieniądze. Tak, to mogły być moje pierwsze zarobione pieniądze na pisaniu. Mhm. To nie było dla hajsu, no bo to nie były duże pieniądze. No w przegląd sejmowy, ja nad nim, czy to jeszcze wychodzi? Wychodzi, tylko nie wiem, czy to ktokolwiek czyta, ale oni rzeczywiście płacą. Więc to było dla mnie... To było czyli dla mnie brałeś miłe. Pieniądze od rządu? Tak. No, żeby to było. To było dla mnie miłe, bo to był taki moment rzeczywiście, kiedy sobie uświadomiłem, że coś, co napisałem, no, zostało spieniężone w pewnym sensie. Mhm. Natomiast inne periodyki raczej nie płacą, ale w ogóle to ja nawet nie wiedziałem o tym, że tam jest płatna publikacja. Pisałem te artykuły, bo po prostu jeszcze chyba wtedy sobie myślałem o habilitacji, więc tam musisz mieć określoną liczbę tych publikacji. Ale to znaczy, że gdzieś tam w kuluarach sejmowych leży artykuł o rządzie mniejszościowym podpisany Remigiusz Mróz? I czy to można, Ryszard Terlecki? Czy to można zekranizować? No można, jak najbardziej. Szyc by to zagrał. Słuchaj, na stronie swojej oficjalnej piszesz: kawy ani innych pobudzaczy nie potrzebuję. Oficjalne info. Nigdy w życiu nic? Oficjalna, szczerze. Ale nie, no możemy trochę zdementować rzeczywiście. No ale czy w życiu twoim był seks, drugs and rock and roll? No, bez drugs to tak. Pytasz, pamiętaj, pytasz absolutnie zalegalizowanego pracoholika. To ja już ustaliłem parę lat temu. To zacznę inaczej. Ale masz... drugs? Nie było drugs, był seks, drugs i alkohol. Czyli był seks i alkohol, tak? No tak. Ale na co, tak powiedz mi, trochę zacytuję ciebie, bo dzisiaj byłeś bardzo wulgarny. Na co naprawdę rozpieprzyłeś pieniądze? Tak, chociaż raz. A to nie, to mi się nigdy nie zdarzyło rozpieprzyć pieniądze. Dobra, to jeszcze inaczej. Ale no słuchaj, nic nie zrobię. No, nigdy. Jaki masz zegarek? Zawsze jaki byłem... Wyjazd do Berlina. To jest kalkulator. Dobra, Remigiusz, teraz już kończmy te podchodzenie do ciebie jak do jeża. Mój kolega robił wywiad z Coelho. I on po prostu był Coelho w trakcie tego wywiadu. No. Nie mówił tam, człowiek jest samotny w tłumie ludzi i te swoje pierdoły. I w końcu go zapytał... Nie obrażaj inspiracji Paulo... miliarderów instagramowych influencerek. Słuchaj, jest tak, że w pewnym momencie on zapytał go o mecz, który się odbywał wcześniej. Tam São Paulo, coś z Rio de Janeiro. I ten nagle wstał, zaczął kopać śmietnik i powiedział: kurwa, tak nie powinno być, mecz oszukany, sędzia to kurwa i tak dalej. I Piotrek, spokojnie, jesteśmy w literackim podcaście. Co my moglibyśmy uderzyć? W jaki punkt tutaj na tym ciele z Opola, żebyś ty po prostu zareagował, żebyś pokazał emocje, bo je pokazujesz, ale przez jakiś filtr, proszę ja cię. No tak, tak. Rio de Janeiro na Instagramie. Mamy do czynienia trochę, i to mówię znowu z sympatią, z literackim Robocopem. No, trochę tak jest, ale wydaje mi się, że to nie tylko w moim przypadku, ale w ogóle...
inni pisarze tak samo zakładają taką pewną maskę. Co ty, Żulczyk jest fajnym ziomalem. No nie, no wiadomo, że jest fajnym ziomalem, no ale też wchodzi w pewną konwencję. Ale Żulczyk przynajmniej ma swojego debila w historii. Wiesz, jego mowa końcowa w sądzie, ja mu to zresztą napisałem na Facebooku, to będzie kiedyś kanon polskiej literatury. To jak on cudownie bronił swojego debila, no tak. Tak, swojego zdania wobec zdania kogoś innego. No, stworzyli mu naprawdę piękne okoliczności przyrody do tego, żeby właśnie zapisał się w historii taką mową. Ale wiesz, to ma w tym w ogóle błazenady, to było dobre. To było dobre. W ogóle Woltera. Cała ta sytuacja oczywiście wyszła in plus dla Kuby, chociaż ja wiem, że on to przeżywał dosyć mocno, bo to nie było nic łatwego. No ale... szczególnie, że czasy kiepsko koniunkturalne dla tego typu określa. No tak. Ale przecież miał nam odpowiedzieć na pytanie. Właśnie. Co ty wywinąłeś w życiu? Bo teraz się uśmiechnął. Ja tutaj, proszę państwa, robię wam... No tak, bo chciałeś jakiś taki czuły punkt. Tak, czuły punkt. Uderzyć, no, czym ty się interesujesz, człowieku? Jak ty kończysz to pisanie, to co ty robisz? Idzie spać, bo pobiega wcześniej. Właśnie. Oglądasz meczyki. No nie jestem fanatykiem czegoś, co mógłbyś uderzyć, co by mnie... W ogóle bardzo trudno mnie urazić czy ugodzić. Najbardziej, nie chcemy ugodzić, nie. Najbardziej, czy nawet podkurwić, bo ciężko... Zirytować. Ja chcę ci emocji, no. Nie wiem, byłeś na koncercie Guns N' Roses, było zajebiste. Będzie dopiero koncert. Będzie, idziemy. Będzie grał mąż naszej koleżanki. Tak, i Axl będzie siedział, bo on już nie biega. Widzisz, ja takie emocje mam w stosunku, tak, do pisania. Masz 35 lat, jesteś stary czy młody? Wiadomo, że stary. No wiadomo, przecież no spójrz. Ale to jest dobre, poczekaj, to ja mam dobre pytanie. Jak umierał Władysław Broniewski, możecie tego nie pamiętać, bo jesteście gówniarzami, to trumnę wystawiano w Pałacu Prymasowskim. Stały tam warty honorowe, no niestety tak dygnitarze, ale naprawdę w sposób niekłamany, tak jak w przypadku Stalina czy towarzysza Bieruta, ludzie przyjeżdżali z całej Polski. W zakładach pracy, w szkołach czytano jego wiersze. To była żałoba narodowa. Odeszła gwiazda popkultury. Ludzie płakali. Jak ty byś chciał odejść za te 50 lat? Trudno powiedzieć, bo ciężko jest mi w ogóle sobie zwizualizować swoją pozycję gdzieś w społeczeństwie polskim ogólnie pojmowanym za 50 lat. Wiesz, no będziesz pierwszym człowiekiem, który przekroczy miliard napisanych książek. A to z całą pewnością. Nie, ale serio pytam. Jak, co byś, bo my często z Piotrem zadajemy to pytanie, okazuje się, że jesteśmy chyba jedyni na rynku. Co byś chciał mieć napisane na swoim nagrobku? Uwaga. Tak górnolotnie? Może tak po prostu. Górnolotnie? Tak jakbyś ty chciał. Mogłoby być takie górnolotnie, pobudził ten naród do czytania. Kurwa, to Norwid tam mocne, leży? Mocne. Ja kiedyś powiedziałem Piotrusiowi, ja bym chciał mieć napisane 4 litery. Idol. No tak, ja w ogóle uważam, że... Piotruś? Kędzior. Ja w ogóle uważam, że jak napiszesz kontynuację swojej biografii, to właśnie tak powinna się nazywać. Idol. Już w połowę ludzi. No dobrze, co byś, czyli pobudził... Żartuję. Nie, tak to nie, to by było. No nie wiem, jakieś typu, sorry, że nie wstanę. Sorry, że nie piszę, pozdro Remo. Rozmawialiśmy tutaj też, no... ciągle o tych nagrobkach? Nie, o nagrobkach już nie, ale o tym, jak mniej więcej siebie bym widział. Dla mnie takim wzorem jest niedoceniany być może przez niektórych Stephen King, który zaczynał właściwie, jak patrzę na jego biografię literacką i na to, co w pierwszych, powiedzmy, 5-6 latach jego twórczości się działo wokół niego, no to jest jak jeden do jednego z tego, co wokół mnie się dzieje. I to mi daje nadzieję, że... Artystyczne, ale dobre. Nie, bo tam, ja mówię o takim gównie, które ale spada... już swoje lśnienie? Które spada ze strony krytyków literackich właśnie. I to jest dosyć analogiczne i później obserwuję, jak to szło latami i ci krytycy po prostu umierali. Pojawiały się ich nagrobki, skoro już przy tym jesteśmy. I ta narracja zaczynała się zmieniać. Więc myślę, że jeżeli pożyję odpowiednio długo, To może też tego coś. Ale Stephen King wspiera dzieciaki. Daje scenariusze młodym twórcom, żeby adoptowali. Powoli musimy kończyć. Czy ty robiłeś sobie jakiś test na IQ? Na szczęście nie. Dlaczego na szczęście? Bo pewnie by nie wyszło dużo. Tam jest sporo takich matematycznych rzeczy, a ja z matematyki jestem nie za bardzo. Dobra. Moi drodzy, to co? Po ostatnim pytaniu? No proszę. 7 grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo, najczęściej... Chociaż jak Buterlikowski, pamiętasz, ja mówiłem, że jest 8 grzechów głównych. No, ale... Powiedz mi, mój drogi, który z nich bierze ze sobą pod pachę. Lenistwo, no oczywiście, że lenistwo.
Jako największe... Jest tyle nieumiarkowanie, jest tyle seksualnych... Nie, lenistwo. No przecież... Remo. Nie, no, tak nie, no, ja nie mam pytań w takim razie. Jakieś nieumiarkowanie w piciu i jedzeniu. No, to dobra, jaka jest twoja ulubiona apelacja win z lewego brzegu Bordeaux i kończymy ten show? O, no to od tego mogliśmy zacząć i od tym rozmowę w ogóle zrobić. Nie! No, ale co, ty jak podejrzewam, że jak pijesz wino, to tak nalejesz, poczekasz, aż ono się zdekantyzuje, weźmiesz łykę, a powiesz, no to wracam do pisania. Tak, jeszcze splunie, tak. Upiłeś się kiedyś? Przewracałeś się? O, pewnie, to nie raz. Tak? Są takie miejsca, gdzie leżał wielki polski pisarz? No, na pewno. Ale w Opolu, czy jakieś półznane miejsce? W Opolu. Nie, no pod amfiteatrem. Piłeś na schodkach nad Wisłą? No, no oczywiście, że piłem. Wszędzie piłem. Czyli to ty napisałeś młotki, zostawcie nas ze schodki. Też. Dobrze. Remo Mróz. Strasznie ciężko go rozpiąć. Może się momentami udało. Pozdrawiamy mamę, bo warto było naprawdę... No Remo, co ci będę mówił? Rób tak dalej, a my będziemy cię zapraszać. No, bo fajne są z tobą rozmowy. A to, że nie dotarliśmy do sedna, do jądra, tak. Może następnym razem się uda. Następnym razem będzie 30%. Remy Frost naszym gościem. Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye. See you. Thank you. Partnerem podcastu jest producent bezalkoholowego piwa Buch.